Dzień dobry Państwu. Chciałam bardzo serdecznie powitać w sobotni poranek na naszym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na projekty interwencyjne w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. I ja z Państwem będę za chwilę miała kontakt, tak jak Magda powiedziała, a teraz przekazuję głos Ewie Stokłusce. Dziękuję bardzo. Dzięki, Kasiu. Dzień dobry Państwu. Ja, tak już zostałam przedstawiona, nazywam się Ewa Stokłuska i pracuję przy tym programie w Fundacji Edukacja dla Demokracji, która jest jedną z organizacji wchodzących w skład konsorcjum operatorskiego i opowiem za chwilkę o tym, jakiego typu projekty, jakiego typu wnioski można składać w tym konkursie, który niedawno uruchomiliśmy, czyli właśnie w konkursie na projekty interwencyjne, bo jak większość z Państwa pewnie świetnie wie, w tym programie są też tak zwane konkursy tematyczne. Jeden z nich już się odbył do końca września, poznamy jego wyniki, a w międzyczasie trwa nabór ciągły właśnie na projekty interwencyjne i one, chociaż dotyczą tych samych obszarów wsparcia, co projekty w konkursie tematycznym, to trochę się jednak mają różnić właśnie tym takim interwencyjnym charakterem. To nie jest bardzo oczywiste i twardo zdefiniowane pojęcie, więc opowiem Państwu, jak my w programie tą interwencyjność rozumiemy, tak żebyście mogli wiedzieć, z jakiego typu projektami, z jakiego typu wnioskami właśnie do tego konkursu można startować. W tym celu odpalę tylko prezentację. Opowiem króciutko o tym, jakie zasadnicze warunki muszą spełniać projekty składane właśnie w konkursie interwencyjnym. Skupię się na tym, jak rozumiemy interwencyjność, jak rozumiemy sytuacje kryzysowe, na które takie projekty mają odpowiadać. I opowiem też o przykładach działań, na projekty uwzględniające, jakie działania w tym konkursie zwłaszcza czekamy, ale też postaram się pokazać, jakiego typu projekty raczej nie są pomysłami na ten konkurs. Być może na konkurs tematyczny, ale niekoniecznie na konkurs na projekty interwencyjne, bo tutaj też podejrzewam, że mogą być pewne nieoczywiste różnice między tym rozumieniem interwencyjności w programie, a takim jego potocznym rozumieniem. O warunkach formalnych konkursu już niedługo będzie mówić Kasia, ale ja tylko przypominam, że teraz jest pierwsza tura tego naboru, czyli wnioski można składać już od 7 września do 30 grudnia. I to jest nabór ciągły, czyli jeśli złożycie Państwo wniosek, nie będziecie czekać kilka miesięcy na jego ocenę, to będzie szło w miarę na bieżąco, raz w miesiącu będziemy te wyniki ogłaszać. Jakie cechy muszą spełniać, czy jakie elementy muszą zawierać projekty składane w konkursie na projekty interwencyjne? Po pierwsze, tak jak projekty w konkursie tematycznym, muszą one wpisywać się w jeden z trzech obszarów wsparcia w tym programie. Te obszary to ochrona praw człowieka z uwzględnieniem kwestii związanych z równością płci, działanie na rzecz różnorodności społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu i budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym. To będzie o tyle ważne, że już po wczorajszym spotkaniu też wiemy, że czasami ta interwencyjność kojarzy się też z takimi działaniami stricte pomocowymi, na przykład wydarza się jakaś klęska żywiołowa i chce się wesprzeć jakichś mieszkańców, którzy na danym rejonie ucierpieli. No tutaj to nie jest być może oczywisty kierunek tych projektów. Musicie Państwo pamiętać, że te działania, akurat finansowane z naszego programu, muszą w razie czego dotyczyć któregoś z tych obszarów. Czyli jeżeli na przykład wydarzyłaby się taka sytuacja typu klęska żywiołowa, to wsparcie dla mieszkańców nią dotkniętych w ramach tego programu musiałoby się odnosić w jakiś sposób albo do sfery ochrony praw człowieka, albo przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania różnorodności, albo właśnie budowania kultury demokratycznej. To jest możliwe, te obszary są dosyć szerokie, ale bardzo zwracam na to uwagę, że na przykład takie działania stricte typu pomoc materialna czy pomoc humanitarna bardziej nie leżą raczej w zakresie zainteresowania naszego programu. Projekty składane w tym konkursie mogą, ale nie muszą, to jest ważne, dotyczyć też szczególnie działań, które my określamy jako tak zwane tematy o znaczeniu szczególnym. To znaczy, jeżeli złożycie Państwo wniosek w którymś z tych obszarów, bo wybrać można jeden obszar, jeden wniosek może dotyczyć jednego obszaru, to dodatkowo można uzyskać w ocenie takiego wniosku punkt za to, jeżeli projekt się wpisuje w pierwszym obszarze, w jeden z tych trzech tematów, w drugim w jeden i w trzecim w któryś z tych dwóch. Natomiast nie musi go dotyczyć. To jest po prostu taka dodatkowa możliwość. I w tym obszarze związanym z prawami człowieka szczególnie zależy nam na działaniach z migrantkami, uchodźcami i uchodźczyniami, na projektach zawierających działania wspierające osoby LGBT+, oraz na projektach o charakterze antydyskryminacyjnym.
W obszarze drugim szczególnie interesują nas projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w obszarze trzecim dotyczące działalności strażniczej lub partycypacji mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. To jest taki dodatkowy rodzaj projektu, czy taki dodatkowy filtr, który nakładamy na to, co Państwo będziecie w tym konkursie ewentualnie składać. A propos rzeczy, które są jeszcze dla projektu obowiązkowe, tudzież zabronione w pewnym sensie, to projekt nie może dotyczyć działań realizowanych na terenie miasta stołecznego Warszawy, a jego odbiorcami i odbiorczyniami nie mogą być osoby mieszkające w Warszawie. To jest bardzo ważna zasada dla całego naszego konkursu, to jest program regionalny, w przeciwieństwie do programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, który tego wyłączenia nie miał. My się skupiamy na terenach i na osobach, które będą odbiorcami i odbiorczyniami projektu spoza stolicy. No i ta najważniejsza rzecz, która odróżnia te projekty interwencyjne od projektów tematycznych, to jest właśnie wpisywanie się w pewne rozumienie interwencyjności, pewną definicję tego pojęcia, która jest określona na potrzeby tego programu. Na czym ona polega? Projekty interwencyjne mają być szybką, sprawną odpowiedzią na konkretną, zidentyfikowaną sytuację kryzysową, która się wydarzyła, wydarzy, tuż przed tym, jak będziecie składać projekt, oczywiście, którą wy jako wnioskodawcy potencjalni identyfikujecie, która dotyczy społeczności, w której działacie, albo takiej, z którą jesteście w jakimś kontakcie, chcecie dopiero tą działalność rozpocząć, no albo po prostu, która gdzieś w sąsiedztwie się wydarza i chcecie jakoś na nią zareagować, wesprzeć te osoby, które takim kryzysem zostały dotknięte. Kryzys, chociaż kojarzy nam się zwykle z jakąś sytuacją, która się wydarza nagle, trwa przez jakiś czas i się kończy, no, nie ma z góry określonej granicy czasowej. My jakby mamy świadomość i tutaj przypadek pandemii jest chyba dobrym takim przykładem, do którego możemy się odnieść, że są sytuacje kryzysowe, które się wydarzają, są nagłe, zaskakują nas czy jakieś osoby, które są nimi dotknięte i się przedłużają. I pewnie większość sytuacji, większość projektów, większość pomysłów będzie dotyczyła takich bardziej standardowych kryzysów z krótszym horyzontem czasowym, ale zwracamy uwagę, że można też w tym konkursie myśleć o projektach, które są jakąś formą reakcji na no wciąż jednak sytuację kryzysową związaną z przedłużającą się pandemią COVID-19. Mimo że to już trwa półtora roku, to mamy świadomość, że też oddziałuje w różny sposób na te sfery życia, których dotyczy program, czyli prawa człowieka i wykluczenie społeczne i też taką rzeczywistość demokracji lokalnej czy partycypacji mieszkańców. Jeżeli uznacie i będziecie w stanie opisać nam takie sytuacje, gdzie te skutki czy sytuacji covidowej, czy właśnie jakichś innych kryzysów dotyczą waszych społeczności, to może być potencjalnie pomysł na też taką interwencję w rozumieniu programu i jak najbardziej złożenie wniosku. Także tutaj proszę się z góry nie przejmować kwestią terminu czy długości samego kryzysu. To jest tutaj nieco drugorzędne. Czas jest bardziej istotny, jeśli chodzi o horyzont czasowy planowania projektów, bo te projekty muszą się zmieścić w okresie od 3 do 8 miesięcy, czyli faktycznie są pomyślane jako taka możliwie szybka tu i teraz reakcja na pilne problemy, które się faktycznie pojawiły. I trzecia taka istotna rzecz, która wyróżnia te projekty interwencyjne właśnie w naszym programie, to, że one muszą być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową, którą można określić w miarę precyzyjnie. Nie mogą być natomiast działaniami o charakterze cyklicznym, powtarzalnym czy po prostu kontynuacją jakichś prowadzonych przez Was działań, nawet jeżeli te działania mają charakter taki wsparciowy dla osób w trudnej sytuacji. I tutaj podam przykład, jeżeli ktoś z Was na przykład jako organizacja prowadzi jakiś rodzaj wsparcia chociażby dla ofiar czy osób doświadczających przemocy domowej czy przemocy w rodzinie, prowadzi na przykład jakiś ośrodek, w którym takie wsparcie jest świadczone w trybie ciągłym, po prostu pojawiają się tam co i raz nowe osoby, to w tym akurat konkursie interwencyjnym nie można składać wniosków po prostu na kontynuację funkcjonowania takiego ośrodka. To może być pomysł na konkurs tematyczny. Natomiast tutaj musielibyście się ewentualnie zastanowić, czy w
w sposobie funkcjonowania tego ośrodka. Wydarzyło się coś takiego, co na przykład zakłóciło jego pracę, albo pojawiła się z jakiegoś powodu jakaś nowa, znacznie większa, inna w jakiś sposób, na przykład charakteryzująca się innymi cechami grupa odbiorców czy odbiorczyń, i to w jakiś sposób zaburzyło dotychczasowy sposób funkcjonowania takiego podmiotu. Musi być ten taki element kryzysu, jakiejś nadzwyczajnej zmiany, na którą w tym projekcie chcecie odpowiadać. To nie może być po prostu przedłużenie funkcjonowania jakiejś instytucji, przedłużenie czy poszerzenie zakresu waszych dotychczasowych działań. No i też to nie mogą być takie krótkie, pojedyncze eventy czy wydarzenia, które chcecie zorganizować albo organizujecie na przykład co roku. Opowiem jeszcze o tym bardziej szczegółowo za chwilkę na przykładach, ale tutaj zwracam uwagę, nie wydarzenia cykliczne i nie po prostu kontynuacja działań organizacji. To, czego projekty interwencyjne nie muszą mieć względem projektów tematycznych, to ponieważ zakładamy, że to są faktycznie konkretne reakcje na jakąś sytuację, to one nie muszą zawierać takiego elementu trwałości czy jakiegoś przełożenia na działania systemowe. Może być oczywiście tak, że realizując jakieś działanie interwencyjne, wy jako organizacja czy wasza społeczność czegoś się nauczy i będziecie potem tą wiedzę wykorzystywać w jakichś innych sytuacjach kryzysowych, które się wydarzą, czy po prostu w waszych działaniach. Natomiast to nie jest wymagane. Zakładamy, że może być tak, że w ramach projektu po prostu realizujecie jakąś interwencję przez określony czas. Kryzys dobiega końca, wy jakby kończycie działania, osoby, których one dotyczyły, uzyskują potrzebne wsparcie i to jest koniec projektu. I to też jest jak najbardziej okej, rezultat zostanie osiągnięty. Tutaj we wniosku nie będziemy wymagać tego, żebyście o tym, jak chcecie zapewnić trwałość, pisali. I jeszcze informacja o tym, że odbiorcami i odbiorczyniami działań w tych projektach interwencyjnych powinny być konkretne grupy osób, które się znalazły w tej konkretnej sytuacji kryzysowej związanej z jednym z obszarów programu. To jest powiązane z tym, że wnioski interwencyjne nie mogą dotyczyć poprawy działania samych organizacji czy instytucji. Skupiamy się w tych projektach na jakiejś interwencji, która poprawia sytuację odbiorców i odbiorczyń z grup dotkniętych sytuacją kryzysową. To nie mogą być projekty związane właśnie z zabezpieczeniem funkcjonowania organizacji, której na przykład w czasie COVID-u, która straciła źródła dofinansowania. Nie ten typ projektów, niestety. Dwa jeszcze słowa o rozumieniu sytuacji kryzysowej, bo tak jak już wspominałam, ona się w pierwszej kolejności kojarzy z czymś nagłym i negatywnym, co się wydarzyło. Ale pokażę zaraz Państwu, że czasami przez taką sytuację kryzysową, pozytywną w jakimś sensie, możemy też rozumieć sytuację, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany sytuacji społecznej, legislacyjnej, sytuacji, w której się znalazły konkretne osoby, którą można w jakimś sensie pozytywnie wykorzystać, ale to też wymaga szybkiego działania i jakiejś reakcji na to, co się dzieje, żeby skorzystać z jakiejś szansy czy okazji, która mogłaby sytuację danej grupy poprawić. Kluczowe w rozumieniu sytuacji kryzysowej w naszym programie jest to, że mówimy właśnie o czymś nagłym, nieprzewidzianym, co może wpłynąć na nasilenie jakichś problemów, ale przede wszystkim po prostu zmienia w jakiś konkretny sposób dosyć gwałtownie sytuację danych osób, danej grupy odbiorców czy odbiorczyń, których sobie określicie w waszym projekcie. Więc najistotniejsza jest ta nadzwyczajność, jeśli mogę użyć tego słowa, i pewne zakłócenie czy zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania tych osób. I tutaj też jakby niezależnie od tego, w jak trudnej sytuacji one się znajdowały, to jest, odwołam się jeszcze raz do tego przykładu instytucji, która mogłaby wspierać osoby dotknięte przemocą w rodzinie, że to może być grupa odbiorców, które co do zasady, jeśli trafiają do takiej instytucji, to pewnie znajdują się już w dosyć trudnej sytuacji, ale może się też pojawić jeszcze jakiś dodatkowy czynnik zewnętrzny, który sprawia, że ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, albo na przykład właśnie, jeśli zamyka się jakaś instytucja, która im pomagała, to po prostu one są pozbawione wsparcia w tej swojej sytuacji i to jest jakiś dodatkowy element kryzysowy, który tutaj będzie powodem, żeby przygotować projekt, który na to odpowie. To, czy dana sytuacja jest sytuacją kryzysową i czy wymaga interwencji, rzadko będzie określalne w 100% obiektywnie. I to jest
też duże szanse dla Was. To znaczy, my mamy pewną świadomość, że po pierwsze, kryzysy wydarzają się także lokalnie. Nie wszystkie kryzysy będą kryzysami doświadczanymi i obserwowalnymi z poziomu całego kraju czy regionu. Możemy też mówić o sytuacjach, które są absolutnie lokalne, dzieją się w gminie, miejscowości, jakiejś grupie w Waszym sąsiedztwie, z którą macie kontakt. To Wy jako wnioskodawcy i wnioskodawczynie będziecie musieli opisać, nazwać tą sytuację kryzysową, wskazać, na czym ona polega, z czego wynika i jakie są jej skutki, przejawy, dlaczego ta interwencja jest potrzebna, co ona zmienia w sytuacji odbiorców i odbiorczyń i dlaczego należałoby jakoś ich w zmierzeniu się tą sytuacją wesprzeć. I tak jak mówiłam, w pierwszej kolejności oczywiście sytuacje kryzysowe to mogą być różnego typu sytuacje, w których dochodzi do pogorszenia sytuacji jakiejś grupy, na przykład zmienia się sytuacja prawna, która jakoś rzutuje na status danej osoby, pogarsza się sytuacja materialna jakiejś grupy, ale też na przykład dochodzi do jakiegoś wzrostu napięć społecznych czy konfliktu, który w ogóle się pojawia albo się nasila w jakiejś społeczności. Ale możemy też myśleć, i tutaj warto mieć otwartą głowę, na takie sytuacje, kiedy faktycznie coś się nagle zmienia, ale można to potraktować jako pewną szansę i okazję, czyli niekoniecznie jest to zmiana na gorsze, ale zmiana z jakimś potencjałem i tutaj faktycznie przykłady dotyczące na przykład zmian legislacyjnych warto mieć z tyłu głowy. Ja tutaj posługuję się często takim przykładem dla tych z Państwa, którzy może w jakiś sposób współpracują z osobami z doświadczeniem migracyjnym, że kiedy zaczęła się pandemia, to paradoksalnie poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o przepisy w Polsce dotyczące cudzoziemców przebywających tutaj bez prawa stałego pobytu, bo przez to, że była pandemia, nie można było składać dokumentów w urzędach przez jakiś czas i tak dalej, te osoby były zwolnione przez jakiś czas z konieczności przedłużenia pewnych dokumentów. To było jakby zrobione automatycznie na mocy przepisów, no i okazało się, że one się znalazły w nieco łatwiejszej niż zwykle sytuacji, nie musiały dopełniać różnych formalności, nie musiały na przykład korzystać często ze wsparcia pośredników, którzy w takich formalnościach pomagają, ale była to informacja, która niekoniecznie do tych osób docierała. No i wtedy jakby to jest taka sytuacja, w której być może należałoby, czy można by wymyśleć jakieś działania takie informacyjne czy wspierające, żeby osoby, których ta zmiana dotyczy, wiedziały, że do niej doszło, wiedziały, z czym to się dla nich wiąże i ewentualnie co muszą w związku z tym zrobić, żeby skorzystać z takiej sytuacji, albo czego nie powinny robić, czy nie muszą. Także tutaj takie zmiany, no myślimy też o takich sytuacjach, które niekoniecznie oznaczają pogorszenie, ale po prostu jakoś zmieniają status danej grupy. I teraz przykłady. Ja tutaj chciałam tylko zaznaczyć, że to oczywiście nie jest katalog zamknięty. Ja przygotowałam kilka takich typów przykładowych działań, które w bardziej lub mniej oczywisty sposób można zakwalifikować do działań interwencyjnych, ale to będziemy, a właściwie od osoby eksperci, którzy będą te wnioski oceniać, analizować każdorazowo w każdym wniosku, bo tak jak mówiłam na początku, no interwencyjność i sytuacja kryzysowa nie są pojęciami tak sztywno definiowanymi. To będzie bardzo też zależało od tego, jak będziecie Państwo w stanie pokazać w kontekście tego miejsca, w którym chcielibyście pracować i tej grupy, dlaczego coś faktycznie można czy nie można uznać za sytuację kryzysową. Natomiast są pewne typy działań, które wydają się takie bardziej może oczywiste, że nadawałoby się do wpisania w ten program i tutaj różnego typu działania z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej czy udzielania schronienia kryzysowego dla osób, które się nagle znalazły w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, bo coś się wydarzyło, nastąpiły jakieś czynniki zewnętrzne. Ja to jest taki typ działań, który pewnie dosyć intuicyjnie można wśród tych projektów interwencyjnych sytuować. No i tutaj ja staram się odwołać takich przykładów w miarę bieżących i dobrze rozpoznanych. Różne działania pewnie związane ze wzrostem liczby osób, które mogą się starać w Polsce o przyznanie statusu uchodźcy, może być na przykład takim typem działań. To jest akurat też taka sytuacja, czy taka sytuacja kryzysowa, czy takie zjawisko, które dotyczy w ogóle Polski, ale pewnie możemy też mówić o takich wydarzeniach, które byłyby bardziej lokalne, związane z czymś, co się wydarzyło w konkretnej miejscowości czy w regionie. I takie różne działania wsparciowe, które nie były świadczone w sposób ciągły wcześniej, tylko faktycznie są teraz potrzebne przez jakiś okres czasu jakiejś nowej grupie osób, która tego wsparcia potrzebuje, albo zwiększonej liczbie osób, które się znalazły w trudnej sytuacji, to mogą być na przykład właśnie działania interwencyjne w naszym programie. Drugi typ działań
To są działania, które dotyczą takich sytuacji, kiedy osoby znajdujące się w jakiejś trudnej sytuacji życiowej i wymagające wsparcia zostały go nagle pozbawione. I tutaj przykładem może być na przykład zamknięcie jakiejś placówki czy instytucji pomocowej, która takie wsparcie świadczyła, czy ograniczenie zakresu takiego wsparcia, na przykład przez organizację, która, no, która z jakiegoś powodu musiała ten zakres wsparcia ograniczyć. Osoby znalazły, które potrzebują jakiegoś typu wsparcia, czy znowu prawnego, psychologicznego, no tutaj już może, mogą być to różne formy, ale generalnie potrzebne jest jakiś rodzaj pomocy i nagle jej brakuje z jakiegoś powodu, to jak najbardziej może być taka sytuacja, którą można zidentyfikować jako jakiś rodzaj kryzysu, braku dostępu do niezbędnych tym odbiorcom i odbiorczyniom usług. I projekt może odpowiadać na to, próbując jakoś dostarczyć te usługi w inny sposób, w tym przypadku właśnie dzięki środkom projektu. Tutaj już się nie będę dużo rozwodzić, ale generalnie ten wątek zmian prawnych dotyczących różnych grup i tego, jak one mogą wpływać na ich sytuację, czy ją polepszyć, czy pogorszyć, czy wiązać się z koniecznością podjęcia przez takie osoby jakichś działań, to jest cały jakby pakiet potencjalnie działań, które można realizować. No i tutaj jeden wątek, o którym chyba jeszcze nie mówiłam i to zwłaszcza zwracam uwagę w kontekście też obszaru trzeciego, bo to jest obszar dotyczący kultury demokratycznej i zaangażowania społecznego, który pewnie mniej może w oczywisty sposób się kojarzy z działalnością kryzysową, ale też można sobie tam różne wydarzenia kryzysowe wyobrazić, to mogą być działania, które są jakąś formą reakcji na kryzysy związane na przykład z pojawieniem się w sferze publicznej fali hejtu albo z jakimiś sytuacjami o charakterze dyskryminacyjnym, które się wydarzyły gdzieś w jakiejś miejscowości, społeczności i projekt ma być jakąś próbą reakcji na taką sytuację. I to może tak naprawdę dotyczyć zarówno reakcji, wsparcia dla tych osób, które takiej sytuacji doświadczyły, ale może być też w tym takim pozytywnym sensie próbą jakoś wykorzystania tej sytuacji do zbudowania jakiegoś pozytywnego programu działań, na przykład edukacyjnych, antydyskryminacyjnych, jakiejś kampanii wokół tego tematu, która ma wpłynąć na przykład na postawę w danej społeczności. To też jest taka tematyka, takie typy działań, na które zwracamy uwagę i na które czekamy w ramach projektu. I jeszcze jedna sytuacja taka może mniej oczywista, to znaczy wszelkie te działania, które będą próbą reakcji na jakieś konflikty, napięcia społeczne, które mogą się wydarzać i tutaj powody tego mogą być bardzo różne. Mieliśmy wczoraj też takie pytania na przykład na spotkaniu, więc od razu się odwołam do tego przykładu, czy jakieś sytuacje konfliktów w społeczności lokalnej, które się na przykład wiążą z jakimiś decyzjami władz lokalnych podejmowanymi w taki nagły, gwałtowny sposób, bez konsultacji z mieszkańcami, czy to mogą być tego typu pomysły? Mogą być, przynajmniej teoretycznie, jeżeli faktycznie wydarza się coś takiego, zapada jakaś decyzja albo jest zapowiedziana i ona wywołuje jakiś niepokój czy konflikt społeczności lokalnej i w ramach projektu chcielibyście podjąć jakieś działania, które miałyby pomóc taki konflikt rozwiązać, złagodzić czy na przykład uruchomić w takim trybie szybkim jakieś działania oddolne, społeczne, które miałyby jakiejś sytuacji zapobiec czy jakby wpuścić do dyskursu publicznego jakieś nowe głosy, w ogóle jakoś zająć się taką trudną dla społeczności lokalnej sytuacją, to też jak najbardziej myślę, że tutaj można myśleć o tego typu przedsięwzięciach. Co natomiast na pewno nie byłoby działaniami interwencyjnymi w tym programie, trochę już o tym wspominałam, czyli po pierwsze działania realizowane cyklicznie, i zwłaszcza takie krótkie wydarzenia, które na przykład dotyczą obchodów jakichś rocznic czy świąt, nawet jeżeli tematycznie to są wydarzenia, które wiązałyby się z programem, tak jak na przykład obchody Dnia Ziemi czy Światowego Dnia Uchodźcy, no obchody wydarzeń co do zasady nie są traktowane jako reakcje na sytuację kryzysową, to są po prostu jakieś wydarzenia, które możecie zaplanować w ramach swoich działań i na przykład przygotować je jako element projektu tematycznego w tym konkursie, który ogłosimy w przyszłym roku. Natomiast to nie są typy działań, które będziemy rozumieć jako działania interwencyjne, jako reakcje na sytuację kryzysową.
To bardzo ważna jest rzecz, bo tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że nie jest tak, że na przykład osoby z niepełnosprawnościami nie mogą być odbiorcami projektów interwencyjnych. Mogą, ale nie możemy jako projekty interwencyjne traktować takich projektów, które takim osobom, na przykład z niepełnosprawnościami albo znajdującym się w jakiejś trudnej sytuacji zdrowotnej, po prostu pomagać tak, jakby to było robione w dowolnym innym momencie, w dowolnym innym projekcie. To muszą być sytuacje, które dotyczą jakiegoś kryzysu konkretnego, pogorszenia sytuacji na przykład tych osób. Natomiast to nie może być wsparcie po prostu osób, które się w dłuższej perspektywie czasowej znajdują w sytuacji nieuprzywilejowanej czy wymagają stałego wsparcia. I to nie mogą być też projekty na wsparcie osób indywidualnych, które się nagle znalazły w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Mówimy tutaj o grupach jakichś osób, które ze względu na swoje cechy czy sytuację, w której się znajdują, wydarzyło się coś takiego, co wpływa na ich życie, na ich sposób funkcjonowania w trudny sposób. I tutaj oczywiście mogą wchodzić w grę sytuacje losowe, natomiast no to nie mogą być projekty na indywidualne zbiórki na rzecz jakichś osób, na kontynuację czy uruchomienie leczenia osób indywidualnych. Nie ten typ przedsięwzięć. Przede wszystkim odsyłam do obszarów wsparcia, więc tutaj znowu jest ważna ta perspektywa oddziaływania na kwestie związane z prawami człowieka, wykluczenie społeczne albo kulturę demokratyczną, ale też na takie myślenie właśnie jednak w perspektywie zmiany społecznej, zmiany wobec jakiejś grupy osób, które zostały no na przykład dotknięte jakimiś czynnikami zewnętrznymi. No i raz jeszcze, nie mogą się w tych projektach znajdować działania, które są ukierunkowane na poprawę sytuacji organizacji społecznych czy instytucji, na przykład dotkniętych skutkami pandemii i posiadających z tego powodu mniejsze przychody. Tutaj nie ma, w tych projektach nie ma w ogóle komponentu na rozwój instytucjonalny, który jest w konkursie tematycznym i będzie można na to środki aplikować, składając wniosek w konkursie tematycznym w przyszłym roku. Tutaj mamy tylko i wyłącznie środki na działania stricte dotyczące wsparcia pracy z odbiorcami i odbiorczyniami, konkretnymi osobami. Tyle ode mnie na tym etapie. Bardzo zachęcam, żebyście się Państwo zapoznali z drugą częścią naszego podręcznika. Ci z Was, którzy mieli do czynienia z naszymi materiałami w pierwszym konkursie, już go pewnie znają, natomiast on został zaktualizowany pod kątem konkursu interwencyjnego. Jest na naszej stronie oczywiście. I tam nasi eksperci i ekspertki w rozdziałach, które dotyczą poszczególnych obszarów wsparcia i poszczególnych tematów o znaczeniu szczególnym w tym programie, zrobili jeszcze takie uzupełnienia i podali przykłady różnych działań i rozumienia interwencyjności właśnie w kontekście tych obszarów i tematów. Także zachęcam, żeby się z tym zapoznać, bo tam jest też więcej przykładów tego, jak można tą interwencyjność rozumieć i wplatać w projekty dotyczące poszczególnych obszarów czy poszczególnych tematów o znaczeniu szczególnym. Dziękuję bardzo i ja się jeszcze spotkam z Państwem w drugiej części, kiedy będziemy rozmawiać o współpracy międzynarodowej, a na teraz tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, Ewo. Teraz chciałabym poprosić o przejęcie głosu Kasię Zakroczymską oraz prezentację na temat wymogów formalnych dotyczących uczestnictwa w konkursie. Dziękuję. Dziękuję, Magdo. Już dzielę się z Państwem moim ekranem. To ja teraz chciałam opowiedzieć o tym, jak zorganizowany jest ten konkurs w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Takie podstawowe informacje. Ale nawiązując do tego, co mówiła Ewa, wszystko, co powiem, jest skrótem z tego, co jest napisane w naszych dokumentach, czyli w ogłoszeniu, załącznikach do ogłoszenia, a przede wszystkim załączniku numer 1, czyli w podręczniku, do których to dokumentów bardzo zachęcamy Państwa do lektury. Także jeszcze raz, mówimy cały czas o programie Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, z którym, jak zakładam, część z Państwa albo wszyscy jesteście zaznajomieni poprzez uczestnictwo w poprzednim konkursie tematycznym. A teraz mówimy o naborze ciągłym na projekty interwencyjne właśnie w ramach tego programu. Opowiem bardzo krótko o programie, opowiem o obszarach tematycznych i tematach o znaczeniu szczególnym
krótko, bo Ewa też o tym już mówiła, oraz o zasadach i terminach, które będą nas obowiązywały w tym konkursie. Tak jak już było wspomniane, w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny zaplanowaliśmy 3 konkursy, 2 na projekty tematyczne, jeden już się odbył i kończy się 30 września, będą wyniki, drugi planujemy na styczeń, natomiast w międzyczasie ogłosiliśmy nabór ciągły na projekty interwencyjne, pierwszą turę tego naboru, na której się dzisiaj właśnie skupiamy. Od razu zaznaczam, że planujemy również drugą turę tego naboru, zaczynając od trzeciego kwartału 2022 roku do drugiego kwartału 2023 roku. Krótko o tym konkursie z lotu ptaka. Kwota na granty przeznaczona na ten cały konkurs, na obie tury, to 542 070 euro. Na pierwszą turę przeznaczamy 216 828 euro, a na drugą turę 325 242 euro. To mniej więcej oznacza, że na pierwszą turę przeznaczamy 40% tej całej kwoty, a na drugą turę, która będzie trwała dłużej, 60% tej kwoty. Planujemy jedną ścieżkę grantową na granty w wysokości od 6 do 15 tysięcy euro. W tym konkursie nie będzie alokacji regionalnych. W konkursie tematycznym, jak część z Państwa przypomina sobie, były. Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia środków pomiędzy turami. Istnieje taka możliwość. Zwracamy uwagę na to, że jest możliwe, że możemy wyczerpać środki na projekty interwencyjne przed upływem drugiej tury. I oczywiście wszystkie wnioski będą składane wyłącznie w elektronicznym systemie naboru wniosków, o którym opowie nam w kolejnej prezentacji Ewelina. Celem tego konkursu, tak jak i całego funduszu, pozostaje cały czas wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. A rezultaty, które również są aktualne dla tego konkursu, znajdziecie Państwo w załączniku do ogłoszenia. To jest ta sama tabela rezultatów, która obowiązywała przy konkursie tematycznym. Jeśli chodzi o rezultaty, to tak samo jak w konkursie tematycznym będziecie Państwo o to proszeni we wniosku, żeby je określić i wybrać odpowiednie, adekwatne do projektu i do tych rezultatów wskaźniki. To będzie punkt C9 we wniosku, o tym będzie mówiła Ewelina. Ale ja bym chciała tutaj bardzo podkreślić, że my nie urządzamy konkursu na to, kto więcej wskaźników pokaże we wniosku. Obowiązkowe są tylko 2. Natomiast niesłychanie jest ważne to, żeby te rezultaty i wskaźniki, które je określają, bardzo dobrze przemyśleć, przeczytać tą tabelę rezultatów. My jeszcze będziemy udostępniać dodatkowe materiały na ten temat. I też, jeżeli Państwo nie znajdujecie wśród tych wskaźników żadnych odpowiadających założonym wam przez Was rezultatem, to możecie, będzie miejsce na dopisanie własnych wskaźników. Natomiast naprawdę nie chodzi o to, żeby wybierać jak najwięcej wskaźników, bo potem może być problem z ich osiągnięciem. Krótko o obszarach tematycznych. Ewa już mówiła o tym pod, że tak powiem, kątem samych projektów interwencyjnych, ale ja powtórzę, że nadal pozostajemy w obrębie tych 3 obszarów podstawowych, czyli ochrony praw człowieka, działania na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu oraz budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym. I wszystkie te projekty, oprócz tego, że powinny mieć charakter interwencyjny, to się muszą wpisywać w te 3 obszary. Ważne jest to, że w tym konkursie na projekty interwencyjne
nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rozwój instytucjonalny. W konkursie na projekty tematyczne był to obszar czwarty. Tutaj, ponieważ to są bardzo krótkie projekty, też o bardzo specyficznym charakterze, nie dajemy takiej możliwości. W każdym z tych obszarów nadal mamy tematy o znaczeniu szczególnym i bardzo zachęcamy do planowania projektów interwencyjnych właśnie w tych sześciu tematach. W sumie jest ich sześć. Natomiast to nie jest obowiązkowe, też Ewa o tym mówiła. Ważne, żeby te projekty zawierały się w trzech obszarach, natomiast nie jest konieczne wybieranie tematów o znaczeniu szczególnym. W obszarze pierwszym są to trzy tematy: działania z migrantami, migrantkami, uchodźcami, uchodźczyniami, działania wspierające osoby LGBT+, i działania antydyskryminacyjne. Na obszar pierwszy przeznaczamy 235 665 euro. I też uprzedzając pytania, już tego tutaj nie piszemy, ale jeżeli na całość, na pierwszą turę przeznaczamy 40% kwoty, a na drugą turę 60%, no to tutaj też będą obowiązywały takie proporcje w ramach obszaru. Obszar drugi to tylko jeden temat o znaczeniu szczególnym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. I na ten obszar przeznaczamy kwotę 78 555 euro. I obszar trzeci to dwa tematy o znaczeniu szczególnym: działalność strażnicza i partycypacja mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych. I tutaj przeznaczamy na ten obszar kwotę 227 850 euro. Zachowujemy też priorytety horyzontalne we wszystkich obszarach wsparcia. Dwa z nich, dwa pierwsze, projekty angażujące młodzież i projekty dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środowiska, to są priorytety horyzontalne, które były wprowadzone też w konkursie tematycznym. Natomiast dopisaliśmy jeszcze jeden priorytet, o którym Ewa mówiła: projekty przeciwdziałające długotrwałym skutkom pandemii COVID-19. I ten priorytet zostanie z nami już do końca tego programu. Tutaj tylko, żeby zobrazować jeszcze te wszystkie główne obszary i tematy o znaczeniu szczególnym. Tak jak powiedziałam, obszary są trzy, tematy o znaczeniu szczególnym, tematów o znaczeniu szczególnym jest sześć w różnym rozłożeniu między obszary. O zasadach. Najpierw o tym, czym powinna się charakteryzować organizacja, która chce złożyć wniosek, jakie warunki powinna spełniać. Powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych lub Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonych przez ARiMR, czyli musi być zarejestrowaną organizacją w jednym z tych rejestrów. Powinna być niezależna od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych. Od razu mówię, bo było wczoraj takie pytanie, szczegółowe wyjaśnienie, co to znaczy, że ta organizacja powinna być niezależna, znajduje się w podręczniku. My żeśmy uszczegółowili niektóre z tych punktów w stosunku do konkursu tematycznego i bardzo zachęcamy do zajrzenia do podręcznika. Ta organizacja powinna przed podpisaniem umowy grantowej być w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub, jeśli nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy, ale jeżeli nie jest zarejestrowana krócej niż 12 miesięcy, zestawienie przychodów i kosztów za okres funkcjonowania organizacji. Ta zasada się zmieniła w stosunku do konkursu tematycznego, bo bardzo złagodziliśmy wymóg dotyczący doświadczenia, o czym zaraz powiem. W zasadzie wniosek może złożyć organizacja, która jest zarejestrowana bardzo krótko przed złożeniem wniosku i nie jest koniecznie wykazanie doświadczenia organizacji.
Ta organizacja nie powinna działać w celu osiągnięcia zysku i powinna działać na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków. Działać w interesie publicznym, kierować się wartościami demokratycznymi, przestrzegać praw człowieka. Wobec tej organizacji nie powinien być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie powinna się znajdować w stanie likwidacji, podlegać zarządowi komisarycznego, nie powinna zawiesić działalności, ani nie być przedmiotem postępowania o podobnym charakterze. Nie może zalegać z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych i żaden z członków organu zarządzającego tej organizacji nie może być skazany. To było o tym, o warunkach, tak? Jakie powinna spełniać organizacja. A teraz o tym, jakie typy organizacji, kto tak naprawdę może być wnioskodawcą. Oczywiście fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne. Tutaj też jest warunek, proszę tu też doczytać dobrze w podręczniku. Spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne. To jest naprawdę skrót. Postaraliśmy się z konkursu na konkurs, staramy się coraz bardziej i doprecyzowujemy te definicje, tak jak mówiłam, w podręczniku i w treści, i w przepisach. Także wszystko tam Państwo znajdziecie. Tak jak już Ewa mówiła, wnioskodawcami mogą być organizacje z całej Polski, w tym również zarejestrowane na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale działania przewidziane w projekcie nie mogą być realizowane na terenie miasta stołecznego Warszawy i nie mogą być adresowane do mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. To jest warunek też narzucony nam przez donorów, to jest program regionalny w odróżnieniu od programu krajowego. Kto może być partnerem? Ponieważ w tym konkursie, tak jak nie można złożyć wniosku o dofinansowanie na rozwój instytucjonalny organizacji, to cały czas można złożyć wniosek razem z partnerem i również uzyskać część wykonywaną przez partnera dofinansowanie. Ja krótko o tym, bo też później będzie mowa przynajmniej o partnerach zagranicznych przy okazji współpracy międzynarodowej, ale partnerami mogą być organizacje polskie, organizacje i instytucje polskie i zagraniczne. Jeśli chodzi o partnerów pochodzących z Polski, to mogą to być organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne, komercyjne, z wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej z Polski. To mogą być organizacje międzynarodowe, ich organy lub przedstawicielstwa, które są zarejestrowane w Polsce i działają w Polsce. Jest kilka takich organizacji. To mogą być również grupy nieformalne z Polski, ale te grupy, jeżeli partnerem jest grupa nieformalna, to nie może mieć w tym projekcie własnego budżetu. Koszty działań, które ta grupa wykonuje, ma w swoim budżecie wtedy lider. No i oczywiście partnerzy zagraniczni, bardzo krótko o tym, też organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne i komercyjne z trzech rodzajów państw, z pozostałych państw beneficjentów funduszy EOG. Listę tych państw znajdziecie w podręczniku. Z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które graniczą z Polską, to jest Białoruś, Rosja, Ukraina, i z państw darczyńców. I tutaj, tak samo jak w konkursie tematycznym, można wnioskować o dodatkowe 15% podstawowej wysokości grantu na sfinansowanie współpracy z partnerem z państw darczyńców, przypominam, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
Ważne jest to, że partnerami mogą nadal być podmioty zarejestrowane na Węgrzech. Pewnie część z Państwa wie, że Węgry nie podpisały umowy międzyrządowej z funduszami EOG w sprawie trzeciej edycji funduszy EOG. Mimo to nadal podmioty zarejestrowane na Węgrzech mogą być partnerami w naszych projektach, nawet jesteśmy do tego zachęcani. Jeśli chodzi o partnerów zagranicznych, to tutaj nie jest możliwe nawiązywanie partnerstwa z grupami nieformalnymi. Zasady bardzo krótko, partner może mieć udział finansowy w projekcie lub niefinansowy. Działania partnera muszą mieć charakter non-profit, nie mogą polegać na sprzedaży usług lub towarów. To znaczy, że partner tak naprawdę nie może być podwykonawcą, nie może wystawiać nam faktury. O tym też koleżanki powiedzą więcej w swoich prezentacjach. Główne zasady. Tak jak mówiłam, przewidujemy tylko jeden typ grantów. Minimalna kwota 6 tysięcy, maksymalna kwota 15 tysięcy euro. Czas realizacji od 3 do 8 miesięcy, nieobowiązkowy wkład własny, możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami państw darczyńców. Jeżeli przyjmujemy za maksymalną kwotę uzyskaną 15 tysięcy euro, to 15% z tej kwoty to 2250 euro, czyli tyle maksymalnie można uzyskać na współpracę dwustronną. Czyli maksymalne dofinansowanie, które można założyć, to 15 tysięcy euro i 2250 euro, czyli 17 250 euro w sumie maksymalnie można uzyskać na grant interwencyjny. I nie mamy ograniczeń związanych z doświadczeniem i stażem organizacji. Czyli zakładamy, że jeżeli organizacja powstała w związku z tym kryzysem, który zaistniał, to może złożyć u nas wniosek. Okres realizacji projektów w pierwszej turze. Mamy pięć terminów składania wniosków. Pierwsze 20 września, potem 20 października, 20 listopada, 20 grudnia i 30 grudnia. Przewidujemy, że nasza procedura oceny wniosków będzie trwała miesiąc i 10 dni. Tak jak Państwo widzą, jeżeli złożycie wniosek do 20 września, to my 31 października opublikujemy decyzję o przyznaniu grantu. To znaczy, że można założyć, że projekt złożony 20 września przy pozytywnej decyzji może rozpocząć się jego realizacja między 1 listopada a 31 grudnia. I tak samo w kolejnych miesiącach. Dodatkowym terminem jest 30 grudnia. Te 10 dni między 21 a 30 grudnia, jeżeli jeszcze w tej ostatniej odsłonie złożycie projekt, no to my go do 28 lutego ocenimy i będzie można go zacząć realizować między 1 marca a 30 kwietnia. Także, a też przypominam, że wszystkie te projekty przejdą dokładnie taką samą procedurę jak w projekcie tematycznym, tylko zakładamy, że będzie ich mniej, ale nie wiem tego, że będzie ich mniej i że będziemy to robić po prostu w przyspieszonym trybie, no zgodnie z definicją też kryzysu i interwencji. Realizacja projektów, tak jak wynikało z tej tabelki, ale jeszcze powtórzę, działania można rozpocząć najwcześniej w dniu kalendarzowym następującym po dniu ogłoszenia wyników, a należy je rozpocząć najpóźniej w okresie 2 miesięcy od daty ogłoszenia informacji, czyli od daty ogłoszenia macie 2 miesiące na rozpoczęcie projektów. Warunkiem kwalifikowalności kosztów jest oczywiście podpisanie umowy grantowej.
Można sobie wyobrazić, że zaczynacie działania i podpisujemy umowę grantową już w trakcie tego pierwszego miesiąca. Oczywiście ryzyko jest trochę po stronie grantobiorcy, no bo może się zdarzyć, że pomimo pozytywnej decyzji komisji my tej umowy nie podpiszemy, bo wy się nie zgodzicie na jakieś modyfikacje, my się nie zgodzimy, no ale takie ryzyko istnieje, ale pewnie nie jest bardzo duże. Minimum 3 miesiące, 3 miesiące, maksymalnie 8 miesięcy realizacji takiego projektu. W wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania projektu możliwe jest jego wydłużenie. To oczywiście będzie powodowało podpisanie aneksu do umowy grantowej. Chociaż wydaje nam się, że projekty o charakterze interwencyjnym ze swojego założenia nie powinny być długimi projektami. Bez względu na to, kiedy projekt zostanie przyznany i o ile go przedłużymy, to wszystkie projekty w ramach całego programu, również te interwencyjne, muszą zakończyć się do dnia 30 kwietnia 2024 roku. To jest ogólna zasada w tym programie. Limity składania wniosków. W konkursie na projekty interwencyjne w naborze ciągłym można złożyć jeden wniosek samodzielnie lub jako lider, jeżeli mamy partner, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy głównym składającym wniosek, to możemy złożyć jeden wniosek. Jeśli jesteśmy tym liderem lub samodzielnie składamy wniosek, to możemy również wystąpić jako partner w tylko jednym wniosku złożonym przez innego lidera. To są te same zasady, które były w konkursie tematycznym. Możemy również, jeżeli nie składamy wniosku jako lider lub samodzielnie, to jako partner możemy występować w dowolnej liczbie wniosków. I możemy złożyć wniosek w konkursie interwencyjnym drugi raz w momencie, kiedy zakończymy pierwszy projekt i zostanie zaakceptowane sprawozdanie końcowe. Tu jest inaczej niż w projekcie tematycznym. W konkursie na projekty tematyczne można złożyć tylko jeden wniosek w danym konkursie i zrealizować jeden projekt. Tutaj zakładamy, że ze względu na charakter interwencyjny projektów może być taka konieczność, żeby złożyć, zrealizować projekt kolejny przez tą samą organizację. No ale to można zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli poprzedni w ramach konkursu na projekty interwencyjne zostanie rozliczony. Ale nie można tych wniosków składać w nieskończoność, bo w sumie w całym programie można otrzymać maksymalnie 3 granty. Jedna organizacja może otrzymać maksymalnie 3 granty jako lider lub wnioskodawca samodzielny, więc to się po prostu sumuje. Jeżeli złożyliście wniosek w konkursie tematycznym i 30 września okaże się, że dostaliście dofinansowanie i podpisujecie umowę, no to jakby zostają wam jeszcze 2 projekty, więc możecie w interwencyjnym złożyć jeszcze jeden i potem w kolejnym tematycznym jeszcze jeden, albo 2 w interwencyjnym, jeden po drugim, jeżeli rozliczycie pierwszy. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jest to też dość dokładnie opisane w podręczniku. Jaką mamy procedurę? Ona się tutaj nie zmienia. Każdy projekt podlega dokładnie takiej samej procedurze jak w konkursie tematycznym, czyli przechodzi ocenę formalną. Jeśli przejdzie tą ocenę formalną, przechodzi do oceny merytorycznej, która jest kilkuetapowa. Najpierw oceniają wniosek eksperci, 2 ekspertów każdy wniosek. Jeśli jest rozbieżność w ocenach powyżej 30%, to zapraszamy do oceny 3. eksperta. Potem nad listami pracuje komisja grantowa i zatwierdza je komitet wykonawczy.
Ocena ekspercka jest oczywiście w elektronicznym systemie nabioru wniosków. Jedyne, co się zmienia, to to, że robimy to szybciej i co miesiąc. I mamy nadzieję, że damy radę, bo to jest bardzo duże dla nas wyzwanie oczywiście. Jakie są warunki otrzymania grantu? Oczywiście najważniejsza jest punktacja przyznana przez ekspertów. Bierzemy pod uwagę podział środków planowanych na wszystkie konkursy grantowe w programie i dostępność środków w danej turze naboru ciągłego, jak również podział środków między trzy obszary tematyczne, o którym też mówiłam i pokazywałam, jakie to są kwoty. W tym konkursie to, co się zmienia, to warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie w ocenie ekspertów nie mniej niż 75% punktów możliwych do otrzymania. Ale oczywiście nie wszystkie projekty, które będą miały 75 i więcej punktów, otrzymają dofinansowanie. Podkreślam, że jest ryzyko, że we wrześniu po prostu dostaniemy tyle wniosków dobrych, że wyczerpiemy pieniądze na pierwszą turę, ale mam jednak nadzieję, że te pieniądze się, że te środki rozłożą się na dłużej. Ale jeżeli będzie dużo dobrych wniosków, to przyznamy granty już po tym pierwszym terminie naboru, czyli w październiku. I na koniec jeszcze raz zachęcam do zajrzenia do ogłoszenia, które jest na stronie, do zaproszenia do składania wniosków. To ogłoszenie ma 16 załączników i pierwszym załącznikiem, tak jak mówiłam, jest podręcznik. Część pierwsza i część druga tego podręcznika. Część pierwsza właśnie formalno-organizacyjna, część druga merytoryczna, opisająca obszary, tematy o znaczeniu szczególnym i również zawierająca dodatkowe opisy i przykłady i propozycje projektów interwencyjnych w tych obszarach i w tym kontekście. No i wiele załączników formalnych, w tym karty oceny i karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej. Także naprawdę wydaje mi się, że tylko i wyłącznie czytając te dokumenty można, tak powiem, wiele na temat wymogów, właściwie wszystkiego się można dowiedzieć. I podsumowując jeszcze o tych terminach, czyli mamy teraz pierwszą turę, prowadzimy ją od 7 września do 30 grudnia w południe czasu polskiego. O drugiej turze będziemy Państwa informować tak samo, jak informowaliśmy teraz w przyszłym roku. Też będziemy robić przy drugiej turze spotkanie informacyjne i co miesiąc, poczynając od października, na bieżąco będziemy ogłaszać listę dofinansowanych projektów interwencyjne. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwu rozjaśniłam, a jeśli nie rozjaśniłam, to zaciemniłam obraz, to bardzo przepraszam i będę się starała wtedy odpowiadać na Państwa pytania, które pojawiły się na czacie w sesji pytań i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dzięki, Magdo. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Wanina Kępista i reprezentuję Fundację Edukacja dla Demokracji i opowiem Państwu o generatorze. Podzieliłam prezentację na trzy części. Najpierw opowiem o generatorze, później o formularzu wniosku i króciutko o załącznikach. Więc już koleżanki poddały Państwu, mam nadzieję, pomysły na wnioski, które można złożyć w tym konkursie. Natomiast ja opowiem, w jaką formę trzeba je ubrać, aby z sukcesem ten wniosek złożyć i uzyskać dofinansowanie. Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w tym konkursie,
Odsyłam do naszej strony internetowej przede wszystkim, tutaj już padał ten link, aktywnieobywatele.regionalne.org.pl, zakładka konkurs interwencyjny. Jeśli chodzi o generator, to szczególnie polecam Państwa uwadze cztery dokumenty. Instrukcję składania wniosku w generatorze, formularz wniosku, wzór planu komunikacji i narzędzie do budżetowania. Co jest istotne, proszę zwrócić uwagę, że te dokumenty są dostępne w formacie edytowalnym, więc możecie Państwo je pobrać i na nich pracować i zachęcam do tego gorąco, ponieważ generator jest to narzędzie, które służy umieszczeniu w nich danych i później nam ocenie sprawnej, mam nadzieję, tych wniosków. Natomiast generator nie jest to miejsce do koncepcyjnego tworzenia wniosku. Po prostu nie jest to wygodne. Więc gorąco Państwa zachęcam do pobrania tych plików. Zwłaszcza, że zarówno formularz wniosku, jak i wzór planu komunikacji zawierają pytania pomocnicze, pytania naprowadzające, które pozwolą Państwu lepiej odpowiedzieć na nasze pytania, tak? I w lepszy sposób udowodnić, że Państwa projekt wpisuje się w ten program. Narzędzie do planowania budżetu jest dostępne w Excelu. Koleżanka w dalszej części pokaże to narzędzie. Natomiast ci z Państwa, którzy planują złożyć wniosek w partnerstwie, powinni również zapoznać się z deklaracją współpracy partnerskiej. O tych dokumentach też będzie koleżanka w dalszej części opowiadać, więc ja tak tylko pokrótce zwracam uwagę, że zarówno deklaracja współpracy partnerskiej, jak i wzór umowy partnerskiej są dostępne w języku polskim i angielskim. Przygotowaliśmy dla Państwa również wymogi dotyczące umowy partnerskiej między grantobiorcą a partnerem i również polecam ten dokument Państwa uwadze. Generator znajduje się pod linkiem generator.aktywnieobywatele-regionalne.org.pl. Ci z Państwa, którzy składali już wniosek w konkursie tematycznym, są zaznajomieni z tym generatorem. To jest dokładnie ten sam link i ten sam generator, po prostu jest dostępny nowy moduł do złożenia nowego wniosku w nowym naborze. I teraz zwracam też uwagę, że na dole strony, po lewej stronie, podlinkowane są dokumenty, które mogą być przydatne. Dwa z nich to są właśnie te dokumenty, o których przed chwilą powiedziałam i które są również dostępne na stronie. Więc instrukcja składania wniosku w generatorze oraz formularz wniosku ze wskazówkami. Trzeci dokument to jest klauzula informacyjna, która wynika z obowiązku RODO. Po lewej stronie znajduje się przycisk Zarejestruj się, a pod nim adres mailowy i w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych bardzo prosimy o kontakt pod adresem kontakt@generator.aktywnieobywatele-regionalne.org.pl. Po prawej stronie znajduje się okienko logowania. Ci z Państwa, którzy mają już założone konto w tym generatorze, korzystają z tego samego loginu i hasła. Ci z Państwa, którzy rejestrują się po raz pierwszy, muszą skorzystać z przycisku Zarejestruj się. Po kliknięciu w ten przycisk zostaniecie Państwo poproszeni o podanie adresu e-mail i hasła. I co jest istotne, bardzo proszę, żeby ten adres e-mail był przemyślany, żeby to było konto, które jest rzeczywiście przez Państwa sprawdzane, ponieważ nie można tego samodzielnie zmienić. Może tego dokonać wyłącznie administrator. Natomiast my będziemy całą korespondencję z Państwem prowadzić z użyciem tego adresu. Więc dla nas to jest bardzo istotne, żeby to było konto, które jest jednak przez Państwa sprawdzane. Po rejestracji otrzymacie Państwo mail wraz z linkiem aktywacyjnym. I po kliknięciu w ten link będziecie się Państwo mogli zalogować do systemu. Jeżeli zapomnicie hasła, to możecie kliknąć na przycisk Nie pamiętam hasła, ja wrócę. On znajduje się pod niebieskim przyciskiem Zaloguj się po prawej stronie. I wówczas będziecie Państwo mogli podać nowe hasło. Gdy zalogujecie się do generatora, zobaczycie wykaz konkursów. I dla wszystkich będzie widoczny nabór interwencyjny, ten na górze. Natomiast dla tych z Państwa, którzy już podjęli próbę zakończoną sukcesem bądź przerwaną złożenia wniosków w konkursie na projekty tematyczne, zobaczycie również swoją historię wniosku, więc będziecie mogli
sprawdzić Wasze szkice bądź złożone projekty. Więc macie w jednym panelu dostęp do wszystkich naborów w tym programie. I po kliknięciu przycisku dalej możecie utworzyć wniosek. Od strony technicznej, ci z Państwa, którzy mieli już kontakt z naszym generatorem, od strony technicznej praca nad wnioskiem wygląda dokładnie tak samo, więc tutaj nic nie powinno Państwa zaskoczyć. Gdy zostanie utworzony nowy wniosek, zostanie mu nadany unikalny numer rejestracyjny i tutaj na naszym przykładzie jest to N1 łamane na 0008. Po kliknięciu przycisku edytuj pojawi się już sam formularz wniosku. Ten formularz będzie podzielony na 4 zakładki. Wnioskodawca, partnerzy projekt oraz budżet. Ponieważ w konkursie na projekty interwencyjne nie przewidujemy środków na rozwój instytucjonalny, to tej zakładki nie ma. Tutaj to jest różnica w stosunku do konkursu tematycznego. W panelu znajdziecie również przycisk Pobierz PDF i możecie na każdym etapie zarówno szkicu, jak i złożonego wniosku pobrać plik PDF z danymi. Znajdziecie również przycisk Zapisz i sprawdź poprawność. I tutaj z tego przycisku zachęcam do korzystania z tego przycisku. I na końcu znajdziecie przycisk Złóż wniosek. Po przeskrolowaniu na dół każdej strony zobaczycie przycisk Zapisz. On jest o tyle istotny, że bardzo zachęcam do korzystania z niego. Generator automatycznie zapisuje dane co około 10 minut. Natomiast jeżeli w międzyczasie Państwa łącze internetowe będzie niestabilne, to możecie te dane utracić, więc zachęcam jednak do korzystania z tego przycisku Zapisz, a jeszcze bardziej zachęcam przede wszystkim do pracy nad wnioskiem nie bezpośrednio w generatorze, tylko na formularzach, które dla Państwa przygotowaliśmy w wersji edytowalnej w Wordzie. Tak ten panel wygląda. Więc jak Państwo widzą, mamy 4 zakładki A, B, C i D i tutaj znajduje się jakby treść, którą Państwo będziecie wypełniać, a na górze 4 przyciski, z których możecie korzystać. Przycisk Złóż wniosek jest wyszerzony i on jest niedostępny, dopóki nie wypełnicie całego formularza i nie sprawdzicie poprawności i system nie wygeneruje Wam błędów. Jeżeli skorzystacie z przycisku Sprawdzenie poprawności, to zostanie wygenerowana lista błędów, które musicie naprawić, zanim będziecie w stanie złożyć wniosek. Jeśli chodzi o takie najczęściej popełniane błędy, to albo pole jest puste, albo jest przekroczony limit znaków. Jeżeli już macie poprawnie wypełniony wniosek, to generator pozwoli na jego złożenie. I tutaj zachęcam do przygotowania tego wniosku jednak wcześniej, przed deadline'em i potem ponowne zapoznanie się z nim, ponieważ nie jest możliwa sytuacja złożenia wniosku, wycofania go i złożenia go ponownie w tym samym deadline'ie. Po prostu technicznie nie dopuszczamy takiej możliwości i w związku z tym prosimy, żeby już z pełną świadomością klikać ten przycisk Złóż wniosek. Jeżeli już złożycie Państwo wniosek, to możecie oczywiście podejrzeć, klikając na Twoje wnioski i przycisk Zobacz. Będziemy wszystkich naszych wnioskodawców informować mailowo o tym, że wyniki oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej są dostępne na stronie i w generatorze. Po zalogowaniu się do generatora będą Państwo mogli zapoznać się z kartą oceny swojego wniosku. I teraz kilka słów o formularzu. Konkurs interwencyjny jest zaplanowany w jednej ścieżce, więc mamy tylko jeden formularz wniosku, w przeciwieństwie do konkursu tematycznego, gdzie mieliśmy dwie ścieżki na duże i małe granty. I najpierw opowiem o podobieństwach we wszystkich tych częściach, natomiast później przedstawię listę różnic i to będzie istotne dla tych z Państwa, którzy być może przyzwyczaili się już do naszego formularza tematycznego. Natomiast występują pewne różnice i warto być tego świadomym. W części A dotyczącej wnioskodawcy pytamy Państwa o podstawowe dane, jak nazwa, adres, telefon, strona organizacji. Prosimy o wybranie formy prawnej, numeru w rejestrze powiatu
I tutaj bardzo proszę o zwrócenie uwagi na wybranie właściwej formy prawnej, bo to też były błędy na etapie oceny formalnej, które się pojawiały. Więc po prostu komuś przeskoczyło i zamiast wybrać stowarzyszenie zwykłe, wybrał stowarzyszenie rejestrowe i potem ta forma prawna nie zgadzała się z numerem rejestru. Więc tutaj bardzo proszę o uważność. W tej części znajdują się również oświadczenia wnioskodawcy. Te oświadczenia mają formę deklaratywną, to znaczy nie załączacie Państwo dokumentów. Czyli na przykład deklarujecie, że nie zalegacie z płatnościami do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. My nie prosimy o załączenie żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt na etapie składania wniosków. Natomiast przed podpisaniem umowy będziemy Państwa prosić o dokumenty. Prosimy również o podanie daty rozpoczęcia działalności zgodnie z Państwem dokumentem rejestrowym. I kontynuując część A, prosimy o scharakteryzowanie Państwa organizacji, jakie prowadziliście działania i jakie macie zasoby. Prosimy też o podstawowe informacje finansowe i są to łączne przychody i koszty osiągnięte w ubiegłym roku bilansowym i planowane w bieżącym roku. Ponieważ w tym konkursie nie ma wymogu doświadczenia, to oczywiście te koszty czy przychody w roku ubiegłym mogą wynosić zero. Prosimy Państwa również o opisanie standardów działania Państwa organizacji. Kolejna część dotyczy partnerów i jeżeli Wasz projekt nie przewiduje partnerstwa, to możecie po prostu przeskoczyć tę zakładkę i nic tutaj nie wpisujecie, niczego nie wypełniacie. Natomiast jeżeli planujecie partnerstwo, to musicie określić typ partnera i dzielimy partnera na cztery typy. Partnerem może być podmiot z państw darczyńców, z państw beneficjentów bądź krajów ościennych, z Polski i może być też to organizacja międzynarodowa i definicję tejże organizacji międzynarodowej znajdziecie w podręczniku. W tej części prosimy również o uzasadnienie wyboru partnera i ich roli w projekcie. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ten aspekt, ponieważ zachęcamy do takich przemyślanych partnerstw. I partner ma wnosić jakąś wartość dodaną do projektu, czy też poprzez swój know-how, czy dostęp do jakichś narzędzi. Tutaj naprawdę wiele może wnieść do Państwa projektu i może poprawić jego jakość. Natomiast zniechęcamy do zawiązywania takich partnerstw na papierze, ponieważ to uzasadnienie ma nam udowodnić, że to partnerstwo jest ważne z punktu widzenia realizacji projektu i w związku z tym oceniamy nie tylko sam fakt zawiązania partnerstwa, ale też jego jakość. I w przypadku projektu w partnerstwie prosimy o załączenie deklaracji współpracy partnerskiej. To jest obowiązkowy dokument dla każdego partnera. Kolejna część C dotyczy projektu i tutaj musicie Państwo w pierwszym etapie wybrać jeden z trzech obszarów wsparcia i możecie zaznaczyć temat o znaczeniu szczególnym. W generatorze wygląda to tak jak na slajdzie, czyli jeżeli zaznaczycie Państwo na przykład pierwszy obszar ochrona praw człowieka, to możecie wybrać temat o znaczeniu szczególnym przypisany do tego obszaru. Nie jest możliwe wybranie obszaru pierwszego i tematu o znaczeniu szczególnym z obszaru trzeciego. Nie jest to również możliwe technicznie, więc tutaj nie popełnicie Państwo przypadkiem tego błędu. Prosimy również o podanie tytułu projektu. Dat realizacji to nie muszą być dokładne daty. Możliwe są daty miesięczne, tygodniowe. Prosimy o podanie zasięgu i miejsca działań, o krótki opis i teraz te najważniejsze elementy. Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań. Jeżeli są dostępne dane statystyczne, to o nie prosimy. Możecie się Państwo również powołać na Wasze doświadczenie, na doświadczenie innych organizacji. Istotne dla nas jest też wskazanie jakichś komplementarnych działań. I co istotne, w tej części musicie Państwo uzasadnić również interwencyjny charakter Waszego projektu. Ponieważ jeżeli Wasz projekt nie ma tego interwencyjnego charakteru w rozumieniu tego programu, to być może nie powinien być złożony w tej ścieżce, tylko powinien być złożony w ścieżce na projekty tematyczne.
Prosimy o charakterystykę odbiorców działań, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, o wskazanie produktów, rezultatów i wskaźników. Przewidzieliśmy dla Państwa maksymalnie 3 działania, z tym, że jedno z nich powinno być poświęcone działaniom komunikacyjnym. Jeżeli planujecie ewaluację, to również powinna być zawarta w oddzielnym działaniu. I tutaj ze względu na krótszy czas trwania projektów i generalnie mniejszą kwotę, którą możecie dysponować w stosunku do projektów tematycznych, zmniejszyliśmy ilość tych zaplanowanych działań, więc w projektach tematycznych było 10 bądź 12, w zależności od tego, którą ścieżkę wybraliście. Natomiast tutaj mamy maksimum 6 działań. Prosimy o opisanie zespołu osób realizujących projekt, sposobu jego pracy. Jeżeli macie już ten zespół skompletowany, to prosimy o konkrety. Jeżeli już wiecie, kto to jest, możecie podać imię, nazwisko, opisać dorobek tej osoby. Jeżeli jeszcze nie macie zrekrutowanego pracownika, to bardzo prosimy o konkretne wskazanie, jakie będzie miał kompetencje. Prosimy również o opisanie wyzwań i ryzyk, jak możecie im przeciwdziałać i co możecie zrobić, żeby zminimalizować ryzyka dla realizacji projektu. Teraz kilka słów o wskaźnikach. We wniosku musicie wybrać 2 wskaźniki, minimum 2 wskaźniki. Pierwszy wskaźnik jest obowiązkowy dla wszystkich, niezależnie od tego, który z 3 obszarów wsparcia wybierzecie, i jest to łączna liczba osób, które zaangażujecie w swoje działania. Natomiast dla pozostałych obszarów, dla 3 obszarów wsparcia zobaczycie w generatorze 3 różne tabele wskaźników, z których możecie sobie wybrać przynajmniej jeden wskaźnik. Co istotne, musicie wybrać wskaźnik z tabeli odpowiadającej obszarowi wsparcia, który zaznaczyliście na samym początku. Jeżeli wybierzecie wskaźnik nie z tej tabeli, to wówczas nie spełniacie tego wymogu wskazania przynajmniej jednego dodatkowego wskaźnika. Więc tutaj uczulam, żeby zaznaczyć wskaźnik z właściwej tabeli. Co jest jeszcze istotne, te tabele są dosyć obszerne, nie musicie Państwo zaznaczać wszystkich wskaźników. Proszę przemyślcie tę decyzję, niech to będzie może mniej wskaźników, a bardziej pasujących do Państwa projektu. I tutaj na slajdzie widzą Państwo zrzut z ekranu. Jest to działanie C10 w generatorze. I chciałam Państwa tutaj uczulić na to, w jaki sposób dodajecie pozycję, ponieważ gdy wejdziecie po raz pierwszy do generatora i odnajdziecie planowane działania, to zobaczycie tylko polecenie. I aby dodać okienka, w których opisujecie planowane działania, musicie kliknąć na przycisk Dodaj nową pozycję, który tutaj na slajdzie zaznaczyłam niebieską ramką. Musicie wskazać tytuł działania, termin realizacji, miejsce realizacji i opisać to działanie. I teraz kilka słów o różnicach, o czym już moje przedmówczynie powiedziały tak naprawdę, ale tutaj podsumujemy sobie te zmiany. W tej ścieżce na konkurs na projekty interwencyjne nie przewidujemy ograniczeń związanych ze stażem działania organizacji, w związku z tym młode organizacje jak najbardziej zapraszamy do składania wniosków, więc nie opisujecie doświadczenia waszej organizacji we wniosku, znaczy to doświadczenie samo w sobie opisujecie, ale nie jest to wymogiem i nie jest oceniane jako kryterium formalne. W punkcie A37, o czym też Katarzyna Zakraczyńska powiedziała, zmieniliśmy ten zapis w związku z brakiem wymogu doświadczenia. W przypadku organizacji działających krócej niż 12 miesięcy poprosimy o zestawienie przychodów i kosztów za okres funkcjonowania organizacji, oczywiście nie na etapie składania wniosku, tylko na etapie podpisywania umowy. W punkcie A38 zawarta jest informacja o tym, że możecie złożyć samodzielnie bądź jako lider jeden wniosek, natomiast doprecyzowaliśmy, że możecie złożyć maksimum 3 projekty w całym programie i tak jak już też przedmówczyni opowiadała, możliwe są kombinacje, czyli możecie na przykład złożyć jeden wniosek w projekcie jako projekt tematyczny i 2 w konkursie interwencyjnym, bądź też tylko 2 w interwencyjnym. No,
Tutaj możliwe są różne kombinacje. W punkcie A42 połączyliśmy dwa pola działania i zasoby. Czyli w projekcie tematycznym były to dwa różne pola, natomiast w formularzu projektu interwencyjnego zostały one podzielone. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ jest to takie pole, które być może będą ci z Państwa, którzy już wypełniali wniosek w naszym programie, być może będziecie chcieli przekopiować dane, więc tutaj uczulam, że należy odnieść się do dwóch pól w formularzu na wnioski tematyczne. No i w części C dotyczącej projektu nie mamy wymogu doświadczenia organizacji. O terminach realizacji też już moja przedmówczyni powiedziała, więc krótko powtórzę. Są to projekty od 3 do 8 miesięcy i nie mogą się zacząć wcześniej niż 1 listopada bieżącego roku. Szczególnie istotne pole to pole C7, ponieważ w tym polu prosimy Państwa o wyjaśnienie, na czym polega interwencyjny charakter Waszego projektu. Prosimy o opisanie sytuacji kryzysowej, na którą odpowiadacie, dlaczego ten właśnie temat wymaga interwencji, dlaczego musicie podjąć działania w tym temacie. Więc tutaj ten punkt jest bardzo istotny i bardzo prosimy o zwrócenie na to uwagi, ponieważ na etapie oceny merytorycznej eksperci będą musieli w pierwszej kolejności zadecydować, czy Państwa projekt wpisuje się ogólnie w cele programu i wybranego obszaru wsparcia, a po drugie, czy ma charakter interwencyjny. Jeżeli nie spełnicie tego wymogu, jeżeli nie pokażecie, na czym polega interwencyjność Waszego projektu, to projekt nie będzie dalej oceniany i nie uzyska dofinansowania. W punkcie C10 mamy maksimum 6 działań, o czym już powiedziałam. We współpracy dwustronnej mogą Państwo określić koszty personelu oraz maksymalnie jedno działanie, i to jest też zmiana w stosunku do projektu tematycznego, gdzie tych działań mogło być 3. W związku z tym dzielicie Państwo wszystkie koszty współpracy dwustronnej, czyli współpracy z podmiotami z państw darczyńców, na koszty personelu i na pozostałe. Też koleżanki powiedziały o tym, że w ścieżce na projekty interwencyjne zrezygnowaliśmy z kryterium trwałości oraz nie przewidujemy środków na rozwój instytucjonalny organizacji. Minimalna i maksymalna kwota grantu to odpowiednio 6 i 15 tysięcy euro, a procent środków przeznaczonych na współpracę dwustronną to jest maksimum 15% i to nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego konkursu. Inne istotne różnice to właśnie karta oceny formalnej uległa zmianie, więc odsyłam do dokumentu. I karta oceny merytorycznej, o czym też koleżanki powiedziały, czyli w tej chwili należy zdobyć minimum 75% punktów, aby projekt w ogóle mógł uzyskać dofinansowanie, a łączna pula punktów możliwych do zdobycia to 40. Zmianie uległa waga kryteriów poszczególnych. Jak Państwo widzą, tutaj w nawiasie dodałam informację o tym, ile odpowiednio procent i punktów można było zdobyć w konkursie tematycznym. I te dane się zmieniły, w związku z tym zmieniły się również wagi poszczególnych kryteriów, więc tutaj odsyłam, zwłaszcza te osoby, które mają doświadczenie w konkursie tematycznym, żeby zapoznały się z tymi zmianami. Tak, więc myśląc o Państwa projekcie, w pierwszej chwili musicie myśleć o obszarze wsparcia, który wybraliście. Następnie uzasadniacie, dlaczego chcecie zaadresować dany problem, z jakim wyzwaniem się mierzycie. Wskazujecie, kto będzie odbiorcą Waszych działań, podajecie rezultaty Waszego projektu i działania, dzięki którym osiągniecie te rezultaty. Opisujecie Wasz zespół i na końcu opisujecie budżet. I taka jest jakby logika naszego formularza i logika, którą zobaczycie w generatorze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ budżet należy wypełnić na końcu. Technicznie część C projekt i część C budżet jest powiązana w generatorze. W związku z tym, jeżeli Państwo nie wypełnicie części C projekt, to w budżecie nie pojawią się właściwe pola. Jeżeli w części C nie dodacie poszczególnych działań, to one nie pojawią się w budżecie i nie będziecie mogli wypełnić prawidłowo budżetu. Więc tutaj najpierw musicie co najmniej wypełnić pola dotyczące działań, a
aby pojawiły się one w budżecie. Jeżeli przewidujecie projekt w partnerstwie, to sytuacja jest analogiczna. Musicie dodać partnerów i dopiero wtedy wypełnić budżet. Budżet jeszcze koleżanka omówi w późniejszej części, w związku z tym ja już w skrócie tylko pokażę Państwu podsumowanie, które znajdziecie pod budżetem, więc będziecie mogli sprawdzić, jaka kwota zostanie sfinansowana z grantu. Jeżeli przewidzicie wkład własny, to, który jest nieobowiązkowy w tym projekcie, to on również zostanie wykazany w podsumowaniu i koszt całkowity. Prezentujemy również dane w innym podziale, więc w podziale na projekt interwencyjny, ten zasadniczy Wasz projekt oraz na współpracę dwustronną z podmiotami z państw darczyńców. Jeżeli nie macie partnerów, to nie będziecie proszeni o dodatkowe dane, natomiast jeżeli decydujecie się na projekt w partnerstwie, to po zaznaczeniu tego w części B w budżecie pojawi się dodatkowa tabela, w której prosimy o wykazanie kosztów partnerów innych niż partnerów z państw darczyńców. To jest tabela pomocnicza, dane z niej nie są ujęte w tym podsumowaniu, natomiast ona służy po prostu wskazaniu, w jaki sposób poszczególni partnerzy, jaką częścią budżetu będą operować. Natomiast koszty tych partnerów, te zasadnicze koszty, muszą znaleźć się w głównym budżecie. Jeżeli przewidujecie wkład własny, to również prosimy Was o jego opisanie. No i krótko o załącznikach do wniosków. Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich jest plan komunikacji i przypominam, to jest dokument, który jest dostępny na stronie, o którym jeszcze koleżanka opowie i zawiera on wskazówki, więc zachęcam do pobrania tego pliku. Dla tych z Państwa, którzy przygotowują projekty w partnerstwie, prosimy o załączenie deklaracji współpracy partnerskiej. I to są jedyne dwa załączniki, o których dołączenie do wniosku prosimy. Nie załączacie na etapie wniosku niczego więcej. Wzory możecie pobrać na naszej stronie w zakładce konkurs interwencyjny. I na koniec dołączyłam kilka slajdów, aby ułatwić Państwu techniczne poruszanie się w generatorze. Więc tak jak już mówiłam, aby dodać działanie, należy kliknąć dodaj nową pozycję. Jeżeli tego Państwo nie zrobicie, to ukaże się Waszym oczom właśnie taki widok, jak w tej chwili na slajdzie, czyli nie będziecie mieli gdzie wpisać opisów poszczególnych działań. Aby załączyć plan działań komunikacyjnych, klikacie na przycisk dodaj plik i wybieracie z Waszego komputera odpowiedni plik. Możecie go po jego dodaniu również usunąć i zastąpić innym. Dopóki nie złożycie wniosku, to możecie tak naprawdę edytować, usuwać i dodawać działania, czy też pliki. I teraz tak, w momencie, w którym po raz pierwszy wchodzicie na zakładkę partnerzy, nie macie również pól dotyczących opisów poszczególnych partnerów, więc tak samo jak w przypadku opisów działań, musicie dodać partnera, klikając na przycisk, który tutaj jest zaznaczony zieloną ramką. I dopiero wtedy pojawią się Wam pola opisowe, w których możecie zawrzeć informacje dotyczące partnerów. Mówiłam też o przycisku zapisz, który tutaj jest widoczny na samym dole, więc zachęcam do zapisywania tych danych i nie polegania wyłącznie na autozapisie co 10 minut. I w przypadku załącznika deklaracji partnerskiej, dołączenie go jest analogiczne do planu komunikacji, czyli wybieracie plik i następnie potwierdzacie Wasz wybór przyciskiem zapisz. Jeżeli nie klikniecie tego przycisku zapisz, to plik nie zostanie dodany, więc tutaj proszę o tym pamiętać. No i możecie usunąć ten załącznik analogicznie jak plan komunikacji. Przy każdym załączniku znajduje się opcja usuń plik i aby potwierdzić tę czynność należy kliknąć przycisk zapisz. W razie jakichkolwiek problemów technicznych z obsługą generatora odsyłam do maila kontakt@generator.aktywnieobywatele-regionalny.org.pl. Ten adres mailowy jest widoczny również na stronie głównej generatora. I pamiętajcie Państwo, żeby zawsze podawać nam numer wniosku. To jest unikalny numer, przynależny tylko Państwa wnioskowi. I to nam ułatwi
odnalezienie tego wniosku w systemie i ewentualne sprawdzenie, na czym polega problem. Jeśli chodzi jeszcze o takie podsumowanie, to zachęcamy do przygotowania streszczenia projektu na samym końcu. Jak już skończycie edytować, tak żeby tak naprawdę to streszczenie oddawało w pełni istotę Państwa projektu. Radzimy sprawdzenie spójności między opisem działań a budżetem. Często w organizacjach różne osoby zajmują się tymi elementami i w związku z tym mogą występować niespójności, więc tutaj gorąco prosimy o zweryfikowanie tego. Odsyłamy do karty oceny merytorycznej, gdzie Państwo możecie zapoznać się z kryteriami oceny. Dobrą praktyką jest też konsultowanie opisanego projektu z kimś spoza zespołu, więc również do tego zachęcamy i odsyłam do podręcznika i biblioteki. W bibliotece znajdą się nagrania z naszego dzisiejszego spotkania oraz prezentacje. A teraz chciałabym poprosić Dorotę Głażewską-Ziemilską, kierowniczkę finansową programu, o przedstawienie nam podstawowych zasad dotyczących budżetu, jego przygotowania, finansowania projektów i kosztów kwalifikowanych. Proszę, Dorota. Dzień dobry Państwu. Ja też udostępnię moją prezentację na początek. Tak jak Magda mi przedstawiła, ja jeszcze raz powtórzę. Dorota Głażewska-Ziemilska, jestem kierowniczką finansową programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny i dzisiaj postaram się Państwu odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania. Na pierwsze padła już odpowiedź, czy wkład własny jest wymagany, ale postaramy się to doszczegółowić. Jakie są konsekwencje wykazania wkładu własnego, czego wykazywać, czego nie wykazywać w ramach projektu. Co można finansować w ramach programu? To jest pytanie drugie dotyczące kosztów kwalifikowanych i kosztów wykluczonych w ramach naszego konkursu. Pytanie trzecie, jakie zasady finansowe obowiązują w programie? To są kwestie, które pomogą nam przygotować projekt i budżet, ale wiążą się już z samą realizacją budżetu, samą realizacją projektu, czasem trzeba niektóre z tych kwestii uwzględnić wcześniej, pisząc wniosek i o nich pamiętać. Na sam początek jeszcze terminologia, która może nam pomóc. W ramach naszego programu to może być też szczególnie ważne dla organizacji, które są nowe, młode, jeszcze bez doświadczenia. W związku z tym takie krótkie podsumowanie. Koszty dzielimy na kwalifikowane, to oznacza, że takie, które można sfinansować z grantu, i koszty niekwalifikowane, wykluczone. Koszty kwalifikowane dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Jest to odzwierciedlenie tego, co często w innych projektach nazywamy kosztami merytorycznymi i kosztami administracyjnymi, kosztami stałymi, ogólnymi organizacji. Natomiast u nas jest tutaj szczególny katalog tych kosztów, na to zwracam uwagę, opowiem o tym krótko. Szczegóły znajdą Państwo w naszym podręczniku. Zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie możemy finansować z grantu EOG i mamy tą niebieską chmurkę, to jest wkład własny, od tego zaczynamy. Ze względu na pandemię państwa darczyńcy zdecydowali, że wkład własny nie jest wymagany w ramach projektu. Oznacza to, że możliwe jest dofinansowanie projektu w 100%. Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że sam projekt, interwencja, którą państwa organizacja będzie przeprowadzała, wymaga większego zaangażowania nakładów finansowych i mogą państwo chcieć wykazać wkład własny. W związku z tym trzeba pamiętać o warunkach, które obowiązują. Wkład własny w programie może być niefinansowy, ale wykazywany tylko w postaci pracy wolontariuszy i wolontariuszek. Tutaj zaznaczam, że w podręczniku znajdują się widełki, które zostały narzucone także przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli, w jaki sposób można wyceniać pracę wolontariuszy. Górny pułap jest dość niski, on wynosi około 10 euro 10 centów. No dotyczy, wyobrażam sobie, że niektóre prace specjalistyczne oczywiście mogłyby być wyżej wyceniane, natomiast to jest ten górny pułap, oczywiście dolny to jest płaca minimalna w przeliczeniu na kurs euro zastosowany w naszym budżecie w ramach naszego naboru na konkurs interwencyjny. Także proszę zajrzeć do podręcznika, jeżeli chcieliby Państwo wykazywać wolontariuszy lub wolontariuszki w ramach swoich projektów.
Wkład własny oczywiście może być też finansowy. Nie dopuszczamy wkładu rzeczowego w postaci na przykład nieodpłatnego użyczenia sprzętu czy nieodpłatnego użyczenia sali. Takiej możliwości nie ma. Jednak jeżeli decydujemy się na wykazywanie wkładu własnego, proszę pamiętać o tym, że zaraportowane środki podlegają takim samym zasadom jak koszty finansowane z funduszy EOG, czyli z grantu. Musimy dokładnie tak samo opisywać wszystkie dokumenty, przygotowywać umowy, prowadzić ewidencję czasu pracy, czy to wolontariuszy, czy pracowników finansowanych z własnych środków. I taka podstawowa zasada, która może być nowa dla wielu z Państwa, także narzucona przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli, dotyczy tego, że wkład własny należy wykazywać we wszystkich kategoriach proporcjonalnie. Co to oznacza? Jeżeli zdecydują się Państwo na to, że dołączają Państwo jakby budżet projektu, dzielimy na grant i środki własne, które wykazujemy na przykład na poziomie 10 czy 15%, oznacza to, że w każdej pozycji budżetowej, czy to dotyczy koordynatora, czy wolontariusza, czy usługi, zakupionego sprzętu, wszędzie na każdej pozycji musimy mieć podział proporcjonalny, czyli 90% grantu, 10% wkładu własnego. De facto przekłada się to także na opis wszystkich dokumentów kosztowych, które dla ułatwienia tych rozliczeń oznaczałoby, że każdy dokument będzie finansowany podobnie. 90% wkładu, 90% z grantu, 10% wkładu własnego, jeżeli na taką proporcję byśmy się zdecydowali. Także proszę to rozważyć. Konsekwencją na przykład wykazania, tak jak wspomniałam wcześniej, wkładu własnego niefinansowego w postaci pracy wolontariuszy i wolontariuszek, de facto oznacza to, bo to jest wkład niefinansowy, że trzeba mieć zabezpieczone środki własne także na wykazanie tego wkładu w innych kategoriach, które wymagają już zaangażowania finansowego, ponieważ na przykład jakieś usługi nie jesteśmy w stanie, prawda, no znaczy musimy ją opłacić gotówką. Także proszę to rozważyć dużo wcześniej i zastanowić się, czy mają Państwo takie możliwości. Dodatkowo wkład własny nie może być finansowany z innych programów mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani norweskiego mechanizmu finansowego, czy środków unijnych, ani funduszy szwajcarskich. Wkład własny może pochodzić ze środków instytucji publicznych lub instytucji prywatnych, o ile jednak nie są to dotacje instytucjonalne, czyli takie, które są na przykład też przeznaczone na wkłady własne, często na przykład instytucje samorządowe dysponują takimi konkursami dla organizacji pozarządowych, gdzie można starać się o wkład własny na zmeczowanie środków, to jeżeli nie są to takie środki, grantobiórca musi wcześniej uzyskać od instytucji, od której otrzymał dotację, pisemną zgodę na wykorzystanie takich środków w ramach naszego programu. Z drugiej strony, niestety nie ma takiej możliwości, aby fundusze zdobyte w ramach konkursu interwencyjnego czy w ramach konkursów tematycznych, które także prowadzimy w programie Aktywni Obywatele Fundusze Regionalne, nie mogą być wykorzystywane jako wkład własny w innych projektach. Tutaj Państwa darczyńcy zastrzegły sobie to, żeby dofinansowane przez nich projekty tworzyły samodzielne całości i też będziemy to sprawdzać. Także proszę nie myśleć o tych środkach w taki sposób, że można po prostu dofinansować projekt, który już jest finansowany z jakiegoś innego źródła, tak? Prosimy o samodzielne, nowe projekty, które będą Państwo do nas przedstawiać. Jeszcze raz, ku pamięci, wkład własny nie jest wymagany. Co za to można finansować w ramach naszego programu? Koszty kwalifikowane to są, przepraszam, to są koszty poniesione przez grantobiorcę, ale także partnera czy partnerów Państwa organizacji, spełniające łącznie następujące kryteria. Muszą one być poniesione w okresie realizacji projektu, który zostanie określony w umowie grantowej. Jest to tak zwany okres kwalifikowalności kosztów, które będziemy ustalać indywidualnie w zależności od tego, kiedy złożą Państwo
wniosek w naborze ciągłym i jak określą Państwo daty realizacji projektu. Pamiętajmy, że mamy ten zakres teraz od 3 do 8 miesięcy na realizację projektów interwencyjnych. Oczywiście koszty kwalifikowane muszą mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem, muszą być niezbędne, gospodarne, racjonalnie, efektywne, zaplanowane i związane z realizacją celów i osiągnięciem zamierzonych rezultatów opisanych w części merytorycznej projektu, a także poparte stosownymi dokumentami kosztowymi, które zostaną ujęte w ewidencji księgowej albo w przypadku organizacji, które nie prowadzą pełnej księgowości, w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Na każdy dokument musi mieć swoje każdy koszt musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach, a także, i to jest też oczywiste, także zgodne nie tylko z naszymi wymogami programowymi, ale także z obowiązującym ustawodawstwem podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Co znaczy poniesienie kosztów? To jest ten pierwszy punkt wyboldowany na tym slajdzie. Koszt poniesiony jest wtedy, kiedy dokument księgowy został wystawiony w okresie realizacji projektu określonym w ramach umowy grantowej, kiedy usługa, po drugie, została wykonana albo towar został dostarczony w okresie realizacji projektu i także kiedy dokument księgowy został opłacony. Czyli możemy także oczywiście brać, to dotyczy jakby wszystkich kosztów, tak, kosztów brutto związanych z daną usługą czy wynagrodzeniem, tak, mówimy także o zobowiązaniach publiczno-prawnych, podatkach, ubezpieczeniach, one muszą się zmieścić w okresie kwalifikowalności kosztów. Wyjątkiem jest taka sytuacja, jeżeli mamy dokument wystawiony w ostatnim miesiącu realizacji projektu i zostanie on opłacony do 30 dni od ostatniego dnia realizacji projektu określonego w umowie. Taka sytuacja dotyczy na przykład składek ZUS, które musimy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca, albo PIT do 20 dnia następnego miesiąca. Takie koszty możemy zakwalifikować, nie trzeba tutaj się śpieszyć, żeby opłacać je wcześniej, także takie koszty również będziemy kwalifikowali, natomiast no, jest to sytuacja wyjątkowa. Czym zatem są koszty niekwalifikowane? To są te koszty, które nie spełniają wymogów kwalifikowalności, o których mówiłam wcześniej, ale także w szczególności to będą prowizje, odsetki z tytułu spłaty kredytów, odsetki za zwłokę, opłaty za transakcje finansowe, zakup ziemi, nieruchomości, rezerwy na zobowiązania, straty spowodowane różnicami kursowymi, a także VAT, który w świetle obowiązujących przepisów prawnych może być odzyskiwany. Będziemy prosić Państwa o złożenie przed podpisaniem umowy grantowej, o złożenie deklaracji na temat kwalifikowalności VAT-u, czy będą, szczególnie dotyczy to organizacji, które mogą prowadzić działalność gospodarczą albo działalność odpłatną i są płatnikami VAT-u, żeby zdecydowały, czy VAT będzie rozliczany w ramach projektu i czy kwoty ujęte w budżecie są kwalifikowane i opisywane w kwotach brutto, tak? To znaczy, jeżeli są w kwotach brutto, nie mogą być one odzyskiwane w ramach obowiązujących przepisów. Oczywiście koszty niekwalifikowane to są także te, które zostały sfinansowane z innych źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wykazane jako wkład własny. Tak, chodzi o to, żebyśmy unikali podwójnego finansowania tych samych kosztów. Także koszty postępowania sądowego, grzywny, kary, a także duża kategoria, szeroka, koszty niepotrzebne i nieuzasadnione. Na to zwracam uwagę, ponieważ eksperci oceniający wnioski będą sprawdzali, czy koszty zawarte w Państwa budżetach są spójne z działaniami merytorycznymi i czy są uzasadnione, tak? Czy mają one ten niezbędny charakter do realizacji opisanego projektu. Mamy jeszcze koszty działań wykluczonych. W ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny, niemożliwe jest przekazywanie środków pieniężnych i świadczeń w naturze dla osób fizycznych lub prawnych.
Wyjątkiem są tylko takie sytuacje, w których mamy nagrody albo podarunki rzeczowe, bony, vouchery, karty podarunkowe, ale do wartości 200 zł na osobę. Tak? Jeżeli byśmy chcieli przyznać jakieś nagrody dla uczestników konkursu, który realizujemy, albo uczestników warsztatów, proszę o tym szczególnie pamiętać. Natomiast stypendia, granty, procedura, tak naprawdę odrębna procedura regrantingowa jest wykluczona w ramach tego programu. Nie finansujemy również działań polegających na szerzeniu czy głoszeniu wiary, czy chodzi o praktyki i kult religijny. Na to zwracam uwagę, ponieważ w katalogu do wnioskodawców, którzy mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu, są także kościelne osoby prawne. Natomiast cały czas musimy pamiętać o programach i celach naszego programu. Praktyki kult religijny jest działaniem wykluczonym, tak samo jak działalność partyjna czy prowadzenie kampanii wyborczej. Nie możemy również dofinansowywać i pokrywać kosztów związanych z działalnością gospodarczą albo działalnością odpłatną organizacji pozarządowych. To oznacza też, że nie możemy pobierać opłat od uczestników, od odbiorców, beneficjentów naszych projektów. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że chcieliby Państwo zbilansować koszty właśnie albo uzyskać w ten sposób wkład własny, tak, nie uzyskując nawet jakby dochodu, tak, w ramach Państwa projektów, to nie ma takiej możliwości w ramach tego programu. Koszty kwalifikowane dzielimy na bezpośrednie i pośrednie, tak jak widzieli Państwo na tym początkowym grafie. Koszty bezpośrednie to są te wszystkie koszty kwalifikowane, które są związane z realizacją działań przedstawionych we wniosku, także te, które dotyczą ewentualnego partnerstwa. Tutaj mamy kolejny graf, w którym mamy wymieniony katalog kosztów bezpośrednich. One szczegółowo opisane są w naszym podręczniku, do którego zachęcam, żeby zajrzeć, szczegółowo się z nim zapoznać, bo w czasie tak krótkiego naszego spotkania nie mamy szans, żeby opowiedzieć o wszystkich wyjątkowych sytuacjach, które pojawiają się w ramach planowania budżetu. Ja teraz tylko krótko postaram się opowiedzieć o najważniejszych kwestiach. Koszty wynagrodzeń personelu to są koszty tak naprawdę opłacenia stałego zespołu, który jest związany z realizacją naszego projektu. Możemy w ramach tych kosztów sfinansować zarówno umowę o pracę, jak umowy cywilnoprawne, chodzi o umowy zlecenia, takie, które stanowią swoisty ekwiwalent umowy o pracę, to znaczy są zgodne z regulaminem wynagrodzeń, ze stawkami wynagrodzeń obowiązującymi w państwa organizacji, z jakichś innych względów mogą po prostu wymagać podpisania umowy zlecenia, przy czym zaznaczam, że w ramach naszego programu wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami są kwalifikowane. Dotyczy to też narzutów pracodawcy, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także pracownicze plany kapitałowe. Tak, pełna kwota wynagrodzeń jest kwalifikowana. Jedynym zastrzeżeniem dotyczących tych umów jest to, że prosimy, aby znalazła się informacja, po pierwsze, o źródle finansowania w umowie z pracownikiem albo zleceniobiorcą, czy w dokumencie poświadczającym oddelegowanie do projektu w przypadku osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Każda taka umowa musi zawierać zadania, które zostaną realizowane w ramach tej umowy, powiązane oczywiście z naszym projektem, znaczy z Państwa projektem, który realizujemy. Muszą określać czas pracy i wysokość wynagrodzenia. Nie każda umowa cywilnoprawna, nie każda umowa zlecenie będzie jednak kosztem personelu. Sytuacje, w których mamy jednorazowe czynności, które zlecamy na zewnątrz, może to być na przykład przeprowadzenie szkolenia, wykonanie jakiejś identyfikacji wizualnej, przedstawienie opinii prawnej, to są umowy, które należy zawrzeć w budżecie w części dotyczącej działań. Są to koszty tak zwanego podwykonawstwa i to
jest szczególnie istotna, ponieważ od tego, jak zdefiniujemy koszty wynagrodzeń personelu, będą zależały koszty pośrednie, o czym zaraz opowiem za chwilę. Zwracam też uwagę, że do umów, do kosztów personelu nie zaliczamy umów o dzieło, tak? To są umowy efektu. Nawet jeżeli byśmy podpisywali z naszym stałym pracownikiem czy osobą związaną z naszą organizacją umowę o dzieło na wykonanie jakiegoś, nie wiem, jakiejś szczególnej pracy, to wtedy ten koszt powinien się znaleźć w części merytorycznej, w części dotyczącej działań, a nie w kosztach personelu. Będziemy oczywiście także finansować tylko koszty faktycznie przepracowanych godzin, dlatego prosimy, aby wszystkie umowy, które nie są realizowane w pełnym wymiarze czasu pracy, czy to etaty, czy zlecenia, były dokumentowane. Będziemy prosić o ewidencję czasu pracy podpisaną przez pracownika, przełożonego, tak żebyśmy mogli zarejestrować przepracowany czas i w przypadku ewentualnej kontroli będziemy to także sprawdzać. Koszty bezpośrednie kwalifikowane to także koszty delegacji, diet personelu czy wolontariuszy, przy czym to nie są koszty personelu, tak? Te koszty delegacji związane z zatrudnionymi osobami wrzucamy do działań. Proszę pamiętać o tym, że zawsze do takiego kosztu potrzebny jest dokument potwierdzający odbycie podróży. To jest ta kwestia poniesienia kosztów, tak? Czyli czy faktycznie dana usługa została wykonana. W przypadku na przykład podróży samolotem możemy prosić też o kartę pokładową, ale takim dowodem odbycia podróży będzie też, czy sfinansowania kosztów podróży dla uczestników naszych spotkań, będzie lista obecności poświadczająca udział w wydarzeniu, notatki ze spotkania. Oczywiście w ramach kosztów bezpośrednich możemy zawrzeć także koszty zakupu materiałów, towarów i usług związanych z realizacją naszego projektu, także specjalistyczne umowy zlecenia, o których wspominałam wcześniej, są to koszty kwalifikowane. W ramach kosztów bezpośrednich można również ująć koszty remontów nieruchomości, przy czym uwaga, mamy tutaj limit do 50% wszystkich kwalifikowanych kosztów. Nie możemy całego budżetu projektu poświęcić na remont nieruchomości, ale także proszę pamiętać o tym, że musi to być uzasadnione i spójne z projektem. Nasi eksperci będą to szczególnie sprawdzać. Nasz program nie jest konkursem infrastrukturalnym. Naszym zadaniem jest aktywizacja obywateli, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nie są to środki pomocowe, ale można wyobrazić sobie taką sytuację. Na przykład mamy w ramach naboru interwencyjnego mamy jakąś sytuację kryzysową w przypadku jakiegoś żywiołu, nie wiem, powodzi, ośrodek pomocy na przykład dla uchodźców czy migrantów został zniszczony, a wymaga odnowienia, nie wiem, siedziba, organizacji, żeby można było udzielać po prostu naszym beneficjentom pomocy, to takie koszty mogą być uzasadnione, należy to stosownie opisać w projekcie i wtedy można je uwzględnić również w budżecie. Także, i to jest też rzecz, na którą zwracam uwagę, bo wiem, że takie pytanie już od wnioskodawców padło w kierunku naszych konsultantów, czy zakup środków trwałych jest kosztem pośrednim czy bezpośrednim? Jeżeli jest to środek trwały bezpośrednio związany z realizacją projektu, jakby jest on uzasadniony i niezbędny do realizacji naszych działań, jest to koszt bezpośredni i może on zostać ujęty w budżecie. Bardzo ważne jest właśnie, żeby on stanowił integralną część naszego projektu. Proszę jednak pamiętać o tym, że też jest obwarowane takimi szczególnymi wymogami. Zakupione środki trwałe muszą zostać ubezpieczone, użytkowane w okresie trwania projektu, ale także 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu i nie będą mogły zostać przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej ani odsprzedane w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym my takie konkretne zakupy będziemy zapisywać, jakby negocjować i zapisywać także w umowach grantowych. O szczegółach dotyczących rozliczeń i amortyzacji tutaj są szczegółowe informacje opisane także w podręczniku. Zachęcam do lektury teraz ze względu na czas
jakby przejdziemy dalej. Jeżeli ktoś by takie sytuacje planował, myślę, że to może się zdarzać rzadziej w przypadku naboru interwencyjnego, to proszę przeczytać nasze materiały albo dzwonić do naszych konsultantów w regionach, którzy także mogą udzielić Państwu informacji. Koszty bezpośrednie to będą także koszty wynikające z wymogów związanych z realizacją projektu, czyli takie, które nakładamy na Państwa pewne zobowiązania, między innymi otworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego. I to jest ten wyjątek w związku z tym, kiedy koszty na przykład finansowe mogą być kosztem kwalifikowanym i w dodatku kosztem bezpośrednim, ponieważ jest to wymóg programowy, żeby grant znalazł się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Może się to często wiązać z dodatkowymi opłatami finansowymi, ale także prowadzenie strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych jako wymóg komunikacyjny, programowy. Związane z tym koszty również można uwzględnić w budżecie. Czym zatem są koszty? Uwaga! Pośrednie. Będą to koszty kwalifikowane, które nie mogą być jasno wskazane jako bezpośrednio związane z projektem, ale które można uzasadnić i wykazać w ewidencji księgowej jako poniesione w związku z realizacją projektu. Do kosztów tych zaliczamy często koszty ogólne, koszty stałe administracyjne organizacji, takie jak koszty zarządu czy personelu pomocniczego, może to być kadrowa, księgowa, sekretariat. Mogą być to koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za czynsz, media, ale także materiały biurowe, usługi pocztowe, kurierskie, telefon albo ubezpieczenia, które jakby trudno wydzielić, jakby powiązać z działaniami merytorycznymi, ale de facto, żeby można było realizować nasz projekt, no to jakby potrzebujemy biurka albo obsługi księgowej ogólnej organizacji, żeby nasz projekt mógł być realizowany. I takie koszty są dopuszczalne. Ale uwaga, maksymalnie możemy sfinansować koszty bezpośrednie i to jest też taka specyfika tego konkursu i wymóg narzucony przez Biuro Mechanizmu Finansowego. Możemy rozliczać je, uwaga, ryczałtem w maksymalnej kwocie 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu przypisanego do projektu. Jeżeli ktoś z Państwa już wcześniej czytał albo składał wniosek w ramach konkursu tematycznego, to tutaj zaznaczam, że tym razem nie będziemy liczyli kosztów personelu współpracy dwustronnej, ponieważ są to mniejsze granty, mniejsze środki do dyspozycji. Dla ułatwienia całej tej procedury zdecydowaliśmy, że będzie dotyczyło to tylko sumy kosztów personelu przypisanego do projektu, dlatego tak ważne jest poprawne zdefiniowanie tego, kim jest personel w Państwa projekcie. Rozliczamy się ryczałtem, to oznacza, że poszczególne faktury nie będą raportowane, ale oczywiście ewidencja musi ująć je, grantobiorca musi ująć je w ewidencji księgowej projektu. Może się zdarzyć tak, w przypadku młodych organizacji, ponieważ takie są dopuszczalne w ramach tego naboru, że nie będą Państwo mieli kosztów pośrednich, nie mają Państwo stałych kosztów takich jak czynsz, obsługa, jakaś specjalna jakaś obsługa personelu pomocniczego, ponieważ dopiero Państwo działają, część pracy jest wykonywana w ramach wolontariatu czy zaangażowania członków i członkiń Państwa organizacji. Proszę pamiętać o tym, że koszty pośrednie w związku z tym są nieobowiązkowe, to znaczy jeżeli by się okazało, że nie mogą Państwo ich wykazać, one nie są raportowane, ale my możemy poprosić o to, żeby nam przedstawić je przy kontroli, że faktycznie Państwo takie koszty ponoszą i jeżeli one nie będą ponoszone, to my jakby nie możemy ich ująć czy rozliczyć, to nie jest górka, którą Państwo dostają jakby na jakieś inne gorsze czasy, tylko na te koszty, które faktycznie są związane z funkcjonowaniem Państwa organizacji. Także jeżeli ktoś by takich kosztów nie ponosił albo miał problem z ich wykazaniem, wyliczeniem, to nie ma obowiązku aplikowania o nie. Ja oczywiście zachęcam, ponieważ no jakby warto też jakby skorzystać i pokryć te koszty, na które najczęściej jakby trudno znaleźć dofinansowanie, ale proszę dobrze to przemyśleć. Dodatkowo to,
tutaj jeszcze taka jedna informacja. Grantobiorcy będą rozliczać się o ryczałt w oparciu o faktyczną kwotę wydaną na wynagrodzenia, a nie o kwotę taką nominalną zaplanowaną w budżecie. Proszę spojrzeć, to jest tak, liczby są takie okrągłe, żeby łatwiej było to wyliczać. Jeżeli byśmy zabudżetowali środki na wynagrodzenia w wysokości 20 tysięcy, a ryczałt określimy na poziomie 10%, to nie jest błąd. Proszę pamiętać, że maksymalna stawka jest 15%, a ona musi być uzasadniona. Tak, jeżeli stwierdzimy, że ten ryczałt wynosi 10%, to kwota na pokrycie kosztów pośrednich wyniesie 2 tysiące. Ale jeżeli zaraportujemy koszty wynagrodzeń na poziomie 15 tysięcy, to ryczałt 10 rozliczamy się dalej ryczałtem. Nie możemy wtedy wykazać kosztów na poziomie 2000, ale 10% i to będzie wtedy 1500. Szczegółowo będziemy Państwa prosić także w budżecie o opisanie i przedstawienie kalkulacji kosztów pośrednich. Może się ona opierać na jednej z tutaj opisanych metod i może to być ustalona proporcja pomiędzy personelem zaangażowanym w realizację projektu a personelem zatrudnionym przez organizację. Taki przykład jest szczegółowo opisany w podręczniku. Zachęcam do lektury. To jest oczywiście metoda, którą mogą wybrać organizacje, które mają personel, tak, i mogą oddelegować się osoby do nowego projektu. W przypadku innych organizacji należałoby wybrać inną, adekwatną metodę, na przykład ustalenie proporcji pomiędzy budżetem projektu, budżetem całej organizacji albo pomiędzy kosztami pośrednimi projektu a średnią kosztów administracyjnych organizacji, czy innej jasno ustalonej metodzie, którą radzę jakby skonsultować z Państwa księgowością, bo bardzo często po prostu księgowość już ma takie sposoby wyliczenia kosztów pośrednich, szczególnie to dotyczy organizacji takich dużych, rozbudowanych, gdzie jest podział na działalność odpłatną, statutową, nieodpłatną, statutową, działalność gospodarczą. Wtedy koszty stałe, na przykład z najmem lokalu, muszą już podlegać takiej kalkulacji i podziale środków pomiędzy typy działalności organizacji. I można taką przyjętą metodę w organizacji zastosować i opisać u nas w projekcie. Co ważne, tego sposobu kalkulacji nie będzie można zmienić w trakcie realizacji projektu. Będzie on już obowiązujący przez czas trwania umowy. Checklista dla Państwa dla kosztów pośrednich, jak już to opisujemy, bo jakby zaznaczam, no nie jest to może ten najłatwiejszy element naszego budżetu. Żeby to się udało, proszę zawsze postarać sobie odpowiedzieć na trzy pytania, czy koszty personelu prawidłowo określiliśmy. To jest właśnie o tyle ważne, że jeżeli okazałoby się, że błędnie zdefiniujemy personel, to wtedy przed podpisaniem umowy będziemy musieli aktualizować budżet. Może się okazać tak, że no, pomimo tego, że taki błąd znajdzie się w budżecie, wniosek zostanie, będzie bardzo wartościowy, zostanie wysoko oceniony, przejdzie do dofinansowania, ale będzie wymagał zmiany i modyfikacji wprowadzenia we wniosku w budżecie, który potem stanowi załącznik do umowy grantowej. Im lepiej ta część finansowa zostanie przygotowana, tym szybciej Państwo otrzymają od nas środki finansowe, tym szybciej zostanie podpisana umowa grantowa. Także zachęcam, żeby to dobrze przygotować. Proszę pamiętać także, żeby określić, sprawdzić, czy stawka ryczałtowa została podana w budżecie poprawnie i czy sposób kalkulacji jest wiarygodny. Część trzecia. Jakie zasady finansowe obowiązują w programie? No, już koleżanki tutaj wcześniej mówiły, jakie są minimalne i maksymalne kwoty grantu. Środki przyznajemy w euro, ale będziemy się rozliczać w złotówkach. Cała dokumentacja księgowa jest prowadzona w złotówkach, dlatego tak naprawdę prosimy o budżetowanie. Najpierw też jest tak naprawdę łatwiej sobie wyobrazić, jak podchodzimy do projektu, szczególnie organizacje, które będą to robiły pierwszy raz, żeby się z tym zmierzyć, żeby mieć to wyobrażenie, jakie mamy środki do dyspozycji. My będziemy Państwa prosić o to, żeby budżet został skalkulowany po kursie 1 euro, to jest 4,20 zł. To oznacza, że minimalna
kwota grantu może wynieść około 25 tysięcy złotych, a maksymalna kwota grantu 63 tysiące złotych, które można wydatkować w okresie od 3 do 8 miesięcy. Jeżeli będą mieli Państwo partnera z państw darczyńców, można się starać jeszcze dodatkowo o 15% podstawowej kwoty grantu, co daje nam maksymalny grant, który można otrzymać w naborze interwencyjnym na poziomie 17 250 euro, to jest w przeliczeniu, w tym preliminarzu naszym wstępnym 72 450 zł. Miesięcznie to będzie około, jeżeli byśmy mieli ten maksymalny okres trwania projektu, około 9 tysięcy złotych, przy czym zaznaczam, że w naborze interwencyjnym może się okazać, że te projekty nie będą raczej miały kosztów stałych comiesięcznych, ale raczej to będą koszty jednorazowe związane z konkretnymi działaniami, także proszę się do tego nie przywiązywać, tylko jakby no, podaję to, żeby mieć po prostu takie wyobrażenie, na co możemy sobie pozwolić i jak myśleć o działaniach w ramach środków, które pozostają tutaj do Państwa dyspozycji. Będziemy prosić o przedstawienie szczegółowego budżetu, tak żeby on był realistyczny, opierał się na sprawdzonych i wiarygodnych założeniach. To jest często klucz do sukcesu, przejrzysty i uzasadniony budżet. Bardzo prosimy, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, żeby budżet został zaplanowany, przygotowany offline. Proponujemy Państwu narzędzie do planowania budżetu w Excelu. Jak starczy czasu, ja jeszcze Państwu pokażę go, jak on wygląda tutaj po prezentacji. Można takie to narzędzie pobrać z naszej strony internetowej, jest to załącznik numer 15 do ogłoszenia w konkursie interwencyjnym, ponieważ jest to szczególnie dla osób, które jakby działają społecznie, a rzadko zaglądają, jakby rzadko pracują jakby z liczbami czy z Excelem, zdajemy sobie z tego sprawę, że jakby młode organizacje, może to być ich pierwsze zmierzenie się z budżetem, dlatego jeszcze raz podkreślam, proszę nie zostawić tego na ostatnią chwilę, żeby też nie było takiego zawodu, że potem przy samym składaniu wniosku generator no, nie pozwoli tutaj przeprowadzić jakiejś operacji albo nie zdążymy w danym terminie, w danym miesiącu, będziemy musieli od nowa wszystko wprowadzać w miesiącu kolejnym. O czym warto pamiętać też, pomimo tych wszystkich obostrzeń, o których była tutaj mowa, myślę, że ten program daje dosyć dużą też elastyczność w wydatkowaniu środków. W naszym programie nie ma limitów kosztów związanych z administrowaniem, z zarządzaniem projektu, czyli z kosztami na przykład koordynacji. Często w programach, konkursach samorządowych czy środkach publicznych jest na przykład takie zastrzeżenie, że koszty personelu muszą wynosić 10% kosztów całego projektu. Tutaj takiego limitu nie ma, to znaczy koszty muszą być po prostu rzetelnie ocenione, jakby żeby nie były ani zawyżone, ani zaniżone, i odpowiadały Państwa działaniom. W związku z tym nie ma też limitów na przykład na koszty wynajmu sali, na zakup sprzętu. Tym jedynym limitem to jest ten, który wspomniałam, na remont nieruchomości, gdzie mamy 50% kosztów kwalifikowanych, co wydaje się też dość dużym limitem. Nie mamy widełek godzinowych stawek trenerskich, szkoleniowych, jeżeli mówimy o oczywiście odpłatnych wynagrodzeniach. Te widełki dotyczą tylko wyceny pracy wolontariuszy i wolontariuszy. Tak? Także nie ma właśnie widełek kosztów wynagrodzeń personelu. Prosimy tylko o zapytania ofertowe powyżej kwoty 5 tysięcy euro na etapie realizacji projektu. Ale oczywiście, jeśli Państwo budżetują projekt pierwszy raz, warto sprawdzić, jakie są obowiązujące stawki rynkowe za daną usługę, tak żeby ten budżet był rzetelnie przygotowany, żeby opierał się na wiarygodnych wycenach. Koszty po prostu muszą być racjonalne. Jak wcześniej wspominaliśmy, dotacje są udzielane w euro. To jest jeszcze raz ten wykrzyknik. Na jakie kategorie podzielimy budżet? To zaraz Państwo zobaczą już w samym narzędziu. Najpierw musimy się zastanowić, z kim pracujemy, koszty personelu, potem jakie działania w projekcie opisujemy. Tak jak wcześniej pewnie wspominała to koleżanka przy generatorze, proszę pamiętać o tym, że najpierw w części merytorycznej musimy opisać działania. W momencie, kiedy te działania nazwiemy, wtedy pojawi nam się dopiero, otworzy nam się możliwość w generatorze opisania jakby pozycje, kategorie budżetowe dla danego działania. Działań możemy mieć
6 w ramach tego projektu maksymalnie. Tam mogą się zawierać również działania dotyczące promocji czy ewaluacji projektu. Dodatkowo mamy koszty pośrednie, jak wspominałam, liczone stawką ryczałtową do 15% kosztów sumy wszystkich wynagrodzeń personelu. Tutaj specjalnie jest wykreślone na czerwono rozwój instytucjonalny, to jest ta różnica z konkursem tematycznym, który już się odbył, ale który też będziemy ogłaszali w kolejnym roku. Tutaj przewidujemy tylko dodatkowe środki na współpracę dwustronną. Dotyczy to państw darczyńców. Natomiast jeżeli mają Państwo partnerstwo z organizacją czy instytucją krajową albo z podmiotem z państw ościennych czy innych krajów beneficjentów, wtedy koszty takiego partnerstwa zawieramy tutaj w działaniach w projekcie, w tej części głównej budżetu. Proszę pamiętać o tym, to tak jak powiedziałam, że wyszczególniona jest w budżecie tylko współpraca dwustronna z państw darczyńców. Przed podpisaniem umowy grantowej będziemy prosić Państwa o podpisanie umowy partnerskiej. Ona także powinna zawierać opis przepływu środków pomiędzy Państwem a partnerami. Możliwe tutaj opcje tego przepływu środków to mogą być zaliczki, refundacje, finansowanie wydatków także przez lidera, to może się okazać konieczne w przypadku takich partnerów jak grupy nieformalne albo niektóre instytucje, na przykład samorządowe, mają długą drogę tak naprawdę uzyskiwania zgód na przyjęcie dotacji, jak na przykład szkoły czy biblioteki. W takiej sytuacji lider może ponosić koszty związane z takim partnerstwem. Co istotne, rozliczamy się tylko na podstawie not księgowych, nie faktur. Partner to nie podwykonawca, to już też podkreślamy. Kiedy podkreślałyśmy kilkukrotnie, także proszę się spytać ewentualnie partnera, spytać się partnera, czy ma możliwość wystawienia noty księgowej. Jeżeli może wystawiać tylko faktury, nie może być w związku z tym partnerem. Może wtedy trzeba rozważyć, czy po prostu nie powinien on być właśnie podwykonawcą w ramach projektu. Także zwracam na to uwagę. Budżet będzie oceniany pod względem gospodarności, racjonalności, efektywności. To są pytania, na które będą odpowiadać eksperci. Maksymalnie mogą Państwu przyznać 5 punktów w ramach wszystkich możliwych punktów do zdobycia w Państwa aplikacji. Jest to... Tylko proszę pamiętać o tym, że te 5 punktów, mamy możliwych do zdobycia 40 punktów, żeby uzyskać dofinansowanie, trzeba uzyskać 75% możliwych punktów, a więc to jest 30 punktów, jakby minimum trzeba uzyskać, żeby uzyskać dofinansowanie, także jest to bardzo istotne z tego względu, ale także z tego względu proszę nad tym popracować, ponieważ no, ten budżet, ta część kosztowa ma Państwu, jakby Państwa wspierać i pomagać w realizacji Państwa celów i misji Państwa organizacji. I tu jeszcze raz przypomnienie, wkład własny nie będzie dodatkowo punktowany, budżet oceniamy jako całość. To jest taka czerwona lampka, która powinna się zaświecić ekspertom, jeszcze raz to podkreślam, czy będą oni także sprawdzali, czy nie ma kosztów wykluczonych w Państwa budżecie, czy stawki to są racjonalnie oszacowane, a więc nie są ani radykalnie zawyżone, ani radykalnie zaniżone. Checklista dla Państwa, też zachęcam, żeby pracując nad budżetem zawsze jeszcze raz sprawdzić, po pierwsze, czy koszty są kwalifikowane, czy budżet jest spójny z projektem, czy jest zgodny z zasadami programu. To narzędzie do planowania budżetu ma Państwu pomóc spełnić wymogi programowe. I jeszcze kilka słów na temat zarządzania finansowego. Są to kwestie, które mogą być, które będą istotne na poziomie realizacji dofinansowanych projektów, ale mogą być również istotne przy planowaniu Państwa wniosku, szczególnie jeśli dotyczy to tych szybkich, krótkich wniosków interwencyjnych. Harmonogram transz dotacji będziemy proponować my jako zespół operatora po analizie Państwa projektów i harmonogramu, ale w przypadku projektów interwencyjnych mamy możliwość w przypadku tych szybkich, krótkich projektów do 6 miesięcy, czyli od 3 do 6 miesięcy okresu realizacji,
Przekazujemy Państwu po podpisaniu umowy 95% wartości grantu, przyznanego grantu. Te 5% zostanie Państwu przekazane dopiero po rozliczeniu projektu. Także proszę też przewidzieć to w Państwa działaniach, że musi być zarezerwowana pewna pula środków, które będą dopiero podlegały refundacji po rozliczeniu projektu. To jest też takie zastrzeżenie, jakby to takie zabezpieczenie jakby po naszej stronie. Natomiast w przypadku projektów, które trwają od 6 do 8 miesięcy, mamy już 3 transze. Pierwsza może wynieść maksymalnie 70% wartości grantu. Tutaj jeszcze raz podkreślam, że granty wypłacone w euro będą, umowa będzie określana w euro, budżet jest w euro, ale pieniądze będą przychodziły na Państwa wydzielony, wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w złotych polskich. Jest to jedyna możliwość. Są organizacje, które mają oczywiście też konta walutowe, przyjmują środki i granty z zagranicy. Natomiast tu to rozwiązanie ma nam ułatwić rozliczenia i ma też stwarzać taką sytuację, że jakby tutaj ograniczamy ryzyko kursowe, które jest po stronie grantobiorców, poprzez to, że będziemy rozliczać się po kursie zastosowanym przez bank do przewalutowania poszczególnych transz. Oznacza to, że będą Państwo wydatkowali dokładnie tą kwotę środków, którą otrzymają Państwo na konto po tym kursie, po którym wpłynęły pieniądze. To może oznaczać, że budżet, który dla ułatwienia zaokrąglamy i budżetujemy koszty po kursie 4,2, ale środki mogą Państwo otrzymać po kursie 4, 3, 6, 8, 1 i takim kursem będziemy się rozliczać. To znaczy, że będą Państwo mieli po prostu więcej złotówek do wydania w poszczególnych pozycjach budżetowych. Może się oczywiście zdarzyć tak, że ten kurs będzie niższy, natomiast starałyśmy się go określić tak w miarę realistycznie, na tyle, żeby zapewnić tutaj też, zminimalizować ryzyko kursowe. Modyfikacje. Tak jak mówiłam, te nasze środki są dość elastyczne. Planując budżet, też warto pamiętać, że na poziomie już realizacji projektu będą możliwe przesunięcia do 10% wartości sumy danego działania, czyli w obrębie poszczególnych linii pozycji budżetowych mają Państwo tutaj dosyć dużą swobodę. Nie można tylko oczywiście dodawać jakichś nowych kosztów, które nie są ujęte w budżecie. W przypadku wynagrodzeń to 10% przesunięć dotyczy już poszczególnych stanowisk pracy, tak, określonego kosztów personelu określonych w budżecie. O rachunku bankowym mówiłam, proszę o tym pamiętać i tak jak wspominałam wcześniej, odsetki są niekwalifikowanym kosztem, także rekomendujemy otwarcie rachunku nieoprocentowanego. Tak będzie nam łatwiej potem rozliczyć się, ta ostatnia transza wtedy nie będzie musiała odejmować ewentualnych przychodów finansowych, które mogłyby się pojawić na Państwa koncie. Prosimy o to, żeby wszystkie płatności były dokonywane przelewem. Dotyczy to w szczególności wynagrodzeń. Unikamy płatności gotówkowych. Zasady księgowania, jeżeli otrzymają Państwo grant, będą już szczegółowo i odrębnie omawiane na spotkaniach z grantobiorcami, natomiast zaznaczam, że w przypadku pełnej księgowości prosimy o wyodrębnioną ewidencję księgową na planie kont albo osobną tabelę w uproszczonej i w przypadku uproszczonej księgowości. Koszty pośrednie są tutaj wyjątkiem, ale oczywiście z tymi zastrzeżeniami, o których mówiłam wcześniej. I proszę pamiętać, koszty nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu projektu. To znaczy, że będziemy Państwo prosić o zestawienie wszystkich dokumentów księgowych, list płac, rachunków do umów, zleceń, umów o dzieł, faktur na wszystkie poniesione koszty zgodnie z opisami i wymogami zawartymi w podręczniku i w umowach grantowych. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej, do której odsyłam. W tym momencie ja przestanę tutaj szerować prezentację. Mamy jeszcze 5 minut.
Więc skorzystam też z okazji i pokażę Państwu od razu narzędzie do planowania budżetu. Mam nadzieję, że ono jest dobrze widoczne. Ja je tutaj podwiększyłam do 200%, ale proszę to pobrać jeszcze z naszej strony internetowej i na spokojnie przejrzeć. Wtedy to będzie oczywiście jakby bardziej widoczne, bo cały budżet będą Państwo widzieć na swoim własnym ekranie. Jeżeli ktoś jakby nie jest zaznajomiony z Excelem, proszę się nie bać i klikać. Plusiki i minusiki ukrywają poszczególne kategorie. W przypadku działań to oznacza, że to w zależności od tego, ile działań Państwo będą mieli, tak, to proszę po prostu sobie rozszerzać te kategorie. Na samej górze mamy taką metryczkę danego projektu i tutaj jest zaszyty kurs, o którym mówiłam, 4 zł 20 groszy, którym przeliczamy. Jeśli chcieliby Państwo wykonać takie działanie, żeby zobaczyć, jak to wygląda po kursie NBP, oczywiście można, przy czym oczywiście to jest taki kurs, którego no, raczej nigdy nie uzyskamy. Zawsze banki wpłacają nam pieniądze po kwocie niższej niż obowiązujące, dlatego też to zastrzeżenie po naszej stronie. Opisujemy szczegółowo pozycję budżetową, określamy jednostkę, podajemy liczbę jednostek, po jakiej budżetujemy i koszt jednostkowy w złotych polskich. Jeżeli określimy, że na przykład mamy koordynatora, który prowadzi nam projekt przez maksymalną liczbę miesięcy, przez którą możemy realizować nasze działanie. Jest to 8 tysięcy, zabudżetujemy tutaj 4 tysiące złotych. Proszę spojrzeć, że od razu mamy przeliczenie koszt jednostkowy w kwocie euro i sumę kosztów całkowitych w euro. Ta kolumna E z kosztem całkowitym PLN ma ułatwić Państwu jakby wypełnienie tego pliku, ona nie występuje w generatorze, także proszę się nie zdziwić, to nie jest błąd, ponieważ my jesteśmy zobowiązani do rozliczeń z Państwa w euro, te tutaj działania w złotówkach mają nam po prostu ułatwić jakby przeliczenie tych kosztów i wyobrażenie sobie to, jakie mamy środki do Państwa dyspozycji. Podobnie prosimy o szczegółowe jakby tutaj opisanie działań. Tak jak wspominałam, maksymalnie jest ich 6. Śmiało proszę z tego dalej korzystać. Ja tylko tutaj przechodzę dalej do kosztów pośrednich. To jest miejsce, gdzie możemy wpisać przyjętą stawkę ryczałtową. Jeżeli sobie założymy na przykład 12%, ja tak wpisuję, to nie jest błąd, maksymalnie może być 15%, ale w tym miejscu musimy wyjaśnić stawkę ryczałtową. Zarówno w naszym narzędziu w Excelu, jak i w generatorze można spokojnie dużo miejsca poświęcić na to, żeby to wyjaśnić, dlaczego taka i nie inna stawka ryczałtowa została zastosowana. Koszty pośrednie, jak widzą Państwo, zarówno w złotówkach, jak i w euro, są wyliczane, stawka ryczałtowa, od sumy kosztów personelu. Tutaj widać jakby w praktyce to, o czym wcześniej mówiłam, jakby w teorii. I to jest ta pula środków, którą mamy potem do dyspozycji na inne koszty stałe. Tylko rozliczamy się dalej, tak jak powiedziałam, stawką ryczałtową, czyli nie do dyspozycji mamy te 914 euro, ale to, ile faktycznie wydamy na wynagrodzenia. Ktoś pójdzie na zwolnienie, to wynagrodzenie będzie niższe, koszt będzie niższy, koszty pośrednie będą niższe. Dodatkowo mamy część drugą na współpracę dwustronną. Tutaj również można określić koszty personelu, tylko tym razem nie rozliczamy od niego kosztów pośrednich, ale jeżeli by się okazało, że jest potrzebna jakaś osoba albo po stronie naszej lub po stronie partnera projektu do sfinansowania, również tutaj możemy zawrzeć taką pozycję. W tej części przewidziane jest tylko jedno działanie, ale oczywiście poszczególnych linii budżetowych możemy umieścić więcej, wystarczy wtedy wstawić arkusz, zachęcam do tego, żeby skopiować wtedy formatowania, żeby nam po prostu nie uciekła dana kwota czy dana pozycja. I razem koszty całkowite sumują nam koszty współpracy dwustronnej razem z kosztami całkowitymi projektu interwencyjnego. Niżej mają Państwo taką tabelkę, która sprawdza
i weryfikuje, czy budżet spełnia wymogi programowe. W tym wypadku widzimy, że projekt interwencyjny w kwocie euro został zabudżetowany na 8,5 tysiąca euro. Czy kwota grantu podstawowego jest nie mniejsza niż 6 tysięcy euro i nie większa niż 5 tysięcy euro? Mamy prawda. Możemy, proszę, zawsze po zabudżetowaniu sprawdzić, czy tu nie pojawia się fałsz. Oznacza to, że możemy wyjść poza te warunki brzegowe, finansowe, które mamy do dyspozycji. Podobnie jest jak współpracą dwustronną, tu jest prawda, nie przekracza 15% wartości podstawowej grantu, ponieważ akurat w tym momencie nie określiliśmy partnera z państw darczyńców. Poniżej, uwaga, znajduje się taka tabelka z kosztami partnerów, nie dotyczy to państw darczyńców. To jest miejsce, w którym, które pojawi się w państwu w projekcie, jeżeli zaznaczą państwo partnera, albo z Polski, albo z jakiegoś z innego kraju ościennego, wtedy ta tabelka się rozwinie także w generatorze. Proszę wtedy tutaj ująć te koszty, które są związane z partnerstwem, ale one powinny być de facto przepisane z pozycji, które zostaną opisane wyżej w budżecie głównym projektu, w działaniach opisanych tutaj szczegółowo. To jest tabelka pomocnicza, ona się nie sumuje, proszę uważać, bo czasem zdarzają się takie błędy, że ktoś tutaj wpisuje jakby jeden budżet, jakby jedną część budżetu, potem koszty partnerstwa szacuje, tylko tutaj my przyznajemy tą pulę środków, która sumuje nam koszty całkowite. Natomiast ta tabela pomocnicza ma tylko zweryfikować, jaką część budżetu wykonuje lider, a jaką część budżetu wykonują partnerzy i powinna ona być potem odzwierciedlona, ta kwota, także w umowie partnerskiej, którą będą Państwo podpisywać przed podpisaniem umowy grantowej. Tak, w przypadku oczywiście tych projektów, które są realizowane w partnerstwie, bo też nie jest to obowiązek. Drugi arkusz w tym narzędziu dotyczy sytuacji, jeżeli ktoś z Państwa decyduje się na zaplanowanie wkładu własnego. Może to być 5%, może to być 50%, 40%, w zależności od tego, co Państwo planują i jakie mają możliwości finansowe. Ja tylko powtórzę tutaj podobną operację, żeby pokazać Państwu, że wtedy z automatu mamy na każdej pozycji, jeżeli tutaj zrobimy też jakieś działanie oszacowane na tę kwotę, proszę spojrzeć, ta kwota, to co powiedziałam, wymóg proporcjonalności wkładu własnego jest odzwierciedlony również w naszym narzędziu. Każda pozycja będzie z automatu wyliczała proporcję taką samą, jaka zostanie tutaj zaplanowana przez Państwo na każdej linii budżetowej. Będzie to również odzwierciedlone dalej na kosztach całkowitych projektu interwencyjnego i współpracy dwustronnej również, tak, jeżeli tutaj wpiszemy określoną kwotę. Ach, nie przeliczyło, mamy błąd. Sprawdzę to i to zweryfikuję, natomiast powinno to przeliczyć się wszędzie. To dobrze, że to przeliczyłam. Wszystko powinno być na każdej pozycji budżetowej. W związku z tym to zweryfikuję w budżecie, w generatorze powinno być to poprawnie. I ponownie tabelka z podsumowaniem i sprawdzeniem poprawności wymogów finansowych w ramach naszego wniosku i tabelka pomocnicza dla partnerów. Także zachęcam do skorzystania z tego narzędzia. Jeżeli ono zostanie zaktualizowane, to taka sytuacja, jakby zostanie ten plik w związku z tym wtedy też nadpisany, ale oczywiście mogą Państwo także samodzielnie tutaj wprowadzać sobie jakieś opisy i ułatwienia, które mogą być dla Państwa pomocne. Ważne, żeby potem te same informacje znalazły się w generatorze, żeby Państwo się w tym odnaleźli, żeby to wszystko było zgodne. Bardzo dziękuję. Oddaję głos Magdzie. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania dotyczące części finansowej, jestem dla Państwa dostępna również po godzinie 13. Do widzenia. Dziękuję Ci bardzo, Doroto. Ja się teraz podzielę po raz kolejny moim ekranem.
I opowiem Wam trochę o tym, jak powinien wyglądać proces planowania działań komunikacyjnych i jakie są w związku z nim zobowiązania Was jako grantobiorców. Na początku chciałabym bardzo mocno podkreślić, że działania komunikacyjne są ważne. My mamy trochę taką opinię, że czasami spychamy je na dalszy plan, a przecież nasze projekty, jeżeli mają doprowadzić do trwałej zmiany, muszą mieć odbiorców. Żeby mieć odbiorców, musimy się z nimi komunikować, musimy ich informować, ale musimy też być z nimi w stałym kontakcie, żeby też zobaczyć, na ile skuteczny jest nasz projekt. W związku z tym działania komunikacyjne są ważne, ponieważ właśnie pozwalają nam na dotarcie, na realizowanie działania, na osiąganie wskaźników, na upowszechnianie dobrych praktyk, rezultatów projektu, a także na zwiększanie wiedzy, zrozumienia, zaangażowania w temacie, którego dotyczy projekt, w związku z czym prawidłowe działania komunikacyjne pozwalają nam na wprowadzenie w społecznościach rzeczywistej i trwałej zmiany. Zastanówmy się teraz, dlaczego komunikacja, działania informacyjne są szczególnie ważne w przypadku projektów interwencyjnych. Ano dlatego, że komunikacja z potencjalnymi odbiorcami i odbiorczyniami projektu pozwala nam zdiagnozować sytuację. Bardzo często projekty, które będziecie realizować, są tak naprawdę pokłosiem wielu, wielu lat nabrzmiewającej sytuacji konfliktu. I tylko rozmowy, tylko odpowiednie zbadanie sytuacji pozwoli nam na oszacowanie skali trudności w realizacji przedsięwzięcia, na dotarcie do potencjalnych sojuszników, ale też na zapanowanie nad kryzysem. Pamiętajcie też, że bardzo często kryzysy i konflikty są wywołane nie przez jakąś szczególną niechęć ludzi do siebie, tylko przez przekazywanie nieprawdziwych, zmanipulowanych informacji. Pamiętajmy o tym, że komunikacja pozwala również skutecznie zapobiegać tego rodzaju kryzysom w przyszłości. Oczywiście działania komunikacyjne mogą być prowadzone na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, który jest adekwatny oczywiście do skali zasięgu miejsca realizacji projektu. Swoje działania komunikacyjne opisujecie w planie działań komunikacyjnych, który jest oczywiście załącznikiem do wniosku i możecie znaleźć go w postaci takiego krótkiego scenariusza składającego się z kilku punktów na naszej stronie internetowej. I co będziecie opisywać w tymże planie? Prosimy Was o podanie charakterystyki społeczności w kontekście działań komunikacyjnych, czyli co dzieje się w Waszej wspólnocie lokalnej, jak dotychczas była prowadzona narracja dotycząca tego tematu, czy ten temat będzie budził kontrowersje, z jakim przyjęciem może się spotkać. Na tej podstawie będziecie w stanie wyznaczyć swoje cele działań komunikacyjnych, czy celem może być jedynie dotarcie, zebranie uczestników, a może właśnie chcemy przeprowadzić proces zmian, chcemy, żeby wzrosła świadomość naszych uczestników projektów dotycząca jakiegoś tematu. Pamiętajcie również, że odbiorcy i odbiorczynie naszego projektu to nie tylko osoby, które bezpośrednio zapraszamy do jakichś działań, to nie są jedynie uczestnicy, to są również odbiorcy i odbiorczynie pośredni i bardzo często ich zaangażowanie, dotarcie do nich z informacją zapewnia sukces projektu, ponieważ oni stanowią taką masę krytyczną, która jest w stanie później zmienić front danej społeczności, jeżeli chodzi o odbiór danego tematu. W planie działań komunikacyjnych prosimy Was również o przedstawienie opisu planowanych działań i narzędzi komunikacyjnych. A zatem, czy jest to strona internetowa, czy są to media społecznościowe, czy również zamierzacie organizować rozmaite inne działania, czy kampania internetowa, czy kampania outdoorowa, wszystko to opiszcie w części dotyczącej planowanych działań i narzędzi komunikacyjnych. Pamiętajcie również, że Wasz projekt musi zawierać przynajmniej jedno wydarzenie o charakterze informacyjnym, w którym opowiecie o tym, czym jest projekt, jakie są postępy w jego realizacji i jakich rezultatów spodziewacie się na koniec jego realizacji. Jeżeli chodzi o obecność w internecie, to musicie stworzyć bądź stronę internetową dedykowaną projektowi, bądź podstronę dotyczącą projektu na stronie Waszej organizacji, bądź profil projektu na Facebooku, ale musi to być profil, który jest wyłącznie dedykowany Waszemu projektowi, a nie organizacji. W planie działań komunikacyjnych prosimy również o przedstawienie danych kontaktowych,
a także informacji, w jaki sposób będziecie zbierać rozmaite informacje dotyczące właśnie efektywności waszych działań, sposobów dotarcia, liczby uczestników, etc. Plan działań komunikacyjnych to żywy dokument, w związku z tym będziecie mogli go aktualizować w miarę realizacji swoich działań. My też chętnie będziemy promować i upowszechniać wasze działania oraz rezultaty, które uda się wam osiągnąć. Pamiętajcie o wątkach związanych z dostępnością, z zapewnieniem realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o równym traktowaniu. Wszystkie zobowiązania są opisane w podręczniku i dokumentach konkursowych. My również zachęcamy bardzo mocno was do skorzystania z biblioteki, gdzie znajdują się nagrania naszych wcześniejszych webinarów. Zapraszamy również na webinarium, które będzie poświęcone komunikacji w projektach informacyjnych. Tutaj mamy listę członki naszego zespołu, zapraszamy do kontaktu. Ja chciałabym jeszcze podkreślić jeden wątek, że oprócz oczywiście naszego zespołu, my jesteśmy bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju wasze pomysły, próby konsultacji i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że w ramach naszego dużego zespołu działa też kilkunastoosobowa grupa konsultantów regionalnych, z którymi możecie się kontaktować w zasadzie zawsze. Listę konsultantów oraz kontakty do nich możecie znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. Konsultanci pracują w ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Możecie też znaleźć poszczególne obszary. Nasz kraj został podzielony na takich 8 stref, 8 regionów, którymi zajmują się stosowni konsultanci, dlatego bardzo mocno zachęcamy do kontaktu z nimi. A tymczasem ja już kończę moją prezentację i przekazuję głos Ewie Stokłusce. Dziękuję. Dzięki, Magdo. Witam Państwa raz jeszcze i tym razem opowiem o wątku dotyczącym współpracy partnerskiej, a przede wszystkim współpracy międzynarodowej w projektach interwencyjnych. Dobra, myślę, że już powinna być widoczna. Ten wątek partnerstw pojawiał się już trochę w różnych prezentacjach wcześniejszych, więc ja tylko ogólną zasadę przypomnę, że w projektach interwencyjnych można mieć partnerów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, przy czym zwracamy Państwa uwagę, że te partnerstwa muszą mieć sens, muszą być uzasadnione w kontekście celów projektu, rezultatów, które chcecie osiągnąć. Ten partner po prostu musi mieć tam jakąś rolę i konkretne zadania, nie wystarczy go tylko wpisać. Punkty za partnerstwo, to mogą być dwa dodatkowe punkty w skali oceny projektu, będą przyznawane faktycznie za takie partnerstwa, które będą uzasadnione i będą miały swoją racjonalną zasadność w projekcie, który przedstawicie. Jeśli chodzi o to, kto może być partnerem w takim projekcie, to zaraz powiem o typach podmiotów, ale najpierw geograficznie, co do zasady, mogą być to partnerzy z Polski lub z państw darczyńców tego programu, państw beneficjentów i tak zwanych państw ościennych, tutaj widzicie to Państwo na mapce. Ja tutaj jeszcze wymienię dokładnie, państwa darczyńcy to są oczywiście Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Państwa beneficjenci to jest 14 pozostałych państw Unii Europejskiej, w których działa też program Aktywni Obywatele. Tutaj jest ich lista: Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. A państwa ościenne to są państwa graniczące z Polską spoza obszaru EOG, czyli Białoruś, Federacja Rosyjska i Ukraina. Jeśli chodzi o typy partnerów, to o tym mówiła trochę wcześniej Kasia, ale przypomnę, mogą być to zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne, czyli na przykład firmy, i komercyjne, i niekomercyjne. Jedyne wyłączenie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej. Takie podmioty nie mogą być oficjalnymi partnerami w projekcie. I ten typ podmiotów może pochodzić z każdego z tych państw, o których wcześniej mówiłam. Poza tym partnerami mogą być też organizacje międzynarodowe, ich organy lub przedstawicielstwa. I tutaj zwracam uwagę, w podręczniku my cytujemy dokładnie, jak rozumiemy organizacje międzynarodowe, bo chodzi tutaj o organizacje, które podlegają przepisom międzynarodowym o traktatach, czyli na przykład organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym nie są traktowane jako organizacje międzynarodowe. One są wtedy traktowane po prostu jako podmiot pozarządowy i musicie sprawdzić, gdzie są zarejestrowane, czy to miejsce rejestracji jest jednym z tych państw,
które jest na naszej liście potencjalnych krajów partnerskich. I ważna różnica między partnerstwami polskimi i międzynarodowymi, grupy nieformalne mogą być partnerami, ale tylko jeśli pochodzą z Polski. Jeżeli są to jakieś grupy nieformalne, które działają na przykład w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie czy w którymś z innych państw, one nie będą mogły być formalnie partnerem w takim projekcie. Te grupy nieformalne mogą być tylko polskie. Podstawowe zasady, jeśli chodzi o partnerów, to po pierwsze to, że partnerów w projekcie można mieć dowolną liczbę i tak samo każdy podmiot, który się pojawi jako partner, może być partnerem nie tylko w Waszym wniosku, ale w innych wnioskach, także innych organizacji, nie ma tutaj limitów. To tak naprawdę jest tylko kwestia zdrowego rozsądku i tego, żeby zarówno Wy, jak i taki partner był w stanie ogarnąć współpracę w takiej liczbie projektów, do jakich się zadeklaruje i które otrzymają dofinansowanie. Działania każdego partnera muszą mieć charakter non-profit, czyli niedochodowy. I tutaj raz jeszcze to, o czym mówiła Dorota, nie można fakturować i kupować usług de facto od podmiotów, które występują jako partnerzy. Nad tym trzeba się dobrze zastanowić, bo jedna rzecz to jest kwestia formalna, że taki partner musi być w stanie zamiast faktury wystawić notę obciążeniową, więc trzeba spytać, czy na pewno może to zrobić. A drugie, że też czasami te typy działań, które partnerzy mają w projekcie wykonywać, no właśnie, czy to jest jakaś współpraca partnerska, czy to jest po prostu usługa, której od takiego partnera potrzebujecie, bo jeżeli tak, no to po prostu można ją kupić w ramach projektu, on jest wtedy podwykonawcą, a nie partnerem. Także to tutaj należy dobrze przemyśleć. I jeszcze raz to, co mówiła Dorota, poza partnerami z państw darczyńców, o których powiem za chwilkę więcej, z którymi działania można finansować z dodatkowej puli środków, specjalnie przeznaczonych właśnie na współpracę dwustronną, wszyscy pozostali partnerzy, czy polscy, czy zagraniczni, jeżeli mają mieć jakieś środki i swój budżet w tym projekcie, to koszty te muszą zostać uwzględnione w podstawowej kwocie grantu. Typy kosztów, które partnerzy w projekcie mogą ponosić i które można finansować z naszego grantu, to jest dosyć duża, dosyć szeroki katalog, może tak. To mogą być zarówno koszty administracyjne, jak i koszty merytoryczne, wszelkie wynagrodzenia, działania projektowe, jeśli tak będzie, chociaż być może w tych projektach interwencyjnych to się rzadziej zdarza, ale jeżeli miałoby się coś wydarzyć w kraju partnera albo ktoś by miał tutaj przyjechać czy odwiedzić partnera z jakiegoś powodu, to są wszystko takie typy wydatków, które faktycznie można w ramach partnerstwa zaplanować. Oczywiście wszelkie formy eksperckiego wsparcia czy promocji doświadczeń partnera, jeśli jest to potrzebne do realizacji Waszych celów. Od strony formalnej, składając wniosek jako wniosek partnerski, będziecie musieli załączyć koniecznie, żeby taki partner mógł być uznany za partnera i podlegać ocenie, a wniosek traktowany jako wniosek partnerski, deklarację partnerstwa. To jest dokument, którego wzór znajdziecie na stronie i on musi być koniecznie podpisany przez partnera, przy czym można go złożyć w wersji elektronicznej, więc to może być skan z podpisem, może być dokument podpisany elektronicznie. W tym wzorze musi się też koniecznie pojawić, oprócz oczywiście nazwy partnera i podpisu osoby, którego reprezentuje, podstawowa informacja o jego zadaniach w tym projekcie. To nie muszą być super szczegółowe jeszcze rozpiski, ilość godzin i tak dalej, ale musi być powiedziane, jakie są przewidziane dla niego zadania. Jeżeli wniosek zostanie rekomendowany do dofinansowania, to będziemy prosić Was później o to, żebyście z takim partnerem podpisali już szczegółową umowę partnerską. Wzór takiej umowy też już jest na stronie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zachęcam, żeby się z tym zapoznać i na przykład podesłać to zawczasu partnerowi, żeby on się w ogóle zorientował, jakie są wymagania w tym programie, ponieważ jeżeli będzie korzystał z grantu, to będzie musiał też spełniać te wymogi, które dotyczą grantobiorców. I ważna zasada taka formalno-logistyczna, jeżeli Waszym partnerem będzie podmiot z państw darczyńców, czyli Islandia, Norwegia, Liechtenstein, dokumenty te oba, zarówno deklaracja, jak i umowa, muszą być sporządzone po angielsku. W przypadku pozostałych partnerów, no z polskimi to zapewne po polsku, w przypadku innych partnerów zagranicznych my prosimy, żeby to było albo po polsku, albo po angielsku, albo w wersji dwujęzycznej, jeżeli jest taki partner, na przykład, nie wiem, po polsku i po litewsku, albo po rosyjsku, jeśli jest partner z takiego kraju, albo po angielsku i po rosyjsku na przykład. Dla nas z językami roboczymi są polski i angielski. Natomiast w przypadku państw darczyńców to jest wymóg odgórny, koniecznie taka deklaracja musi być po angielsku.
No i ta szczególna rzecz, która dotyczy partnerstw w tym akurat programie, w związku z tym, że jest on finansowany przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię, jeżeli planujecie współpracę z podmiotami z któregoś z tych trzech krajów, oprócz tej podstawowej kwoty grantu, czyli maksymalnie 15 tysięcy euro, możecie też dodatkowo zawnioskować o środki na współpracę dwustronną, która może być merytoryczną składową tego projektu, tylko jakby można ją sfinansować z dodatkowych środków, czyli de facto zwiększyć swój budżet projektowy, tak jak już było mówione wcześniej, maksymalnie o 2250 euro, ale to zawsze musi być nie więcej niż 15% tej podstawowej kwoty grantu. W zależności od tego, o ile środków zawnioskujecie w podstawowej wartości grantu, plus 15% tej kwoty maksymalnie możecie jeszcze doliczyć i zaplanować na działania realizowane właśnie z tymi podmiotami, z którymi będziecie chcieli założyć partnerstwo. I ta kwota jest, ta limit tej kwoty jest jakby stały, nie zależy od tego, ile tych państw, czy ile tych podmiotów z państw zaczyńców o tak w taki projekt będzie zaangażowanych. Na naszej stronie są zakładki dotyczące współpracy międzynarodowej i przede wszystkim polecam te dotyczące stricte współpracy dwustronnej, czyli właśnie z podmiotami z państw darczyńców i pozostałej współpracy międzynarodowej, którą my nazywamy współpracą regionalną, czyli tam znajdziecie informacje o współpracy z państwami beneficjentami i państwami ościennymi. Tam są różne materiały informacyjne, są bazy organizacji, gdzie możecie szukać potencjalnych partnerów. A w zakładce, w samym konkursie znajdziecie też w ramach załączników do ogłoszenia wzory dokumentów, o których mówiłam, czyli deklaracji partnerskich i umów partnerskich w języku polskim i w języku angielskim, można z nich swobodnie korzystać. A jeżeli mielibyście Państwo jakieś konkretne pytania albo potrzebowalibyście wsparcia w poszukiwaniu partnera z któregoś z tych państw, w jakimś konkretnym profilu czy doświadczeniu, to ja zachęcam już do kontaktu bezpośrednio ze mną. Tutaj są moje dane, ja się zajmuję koordynacją współpracy dwustronnej i regionalnej w naszym programie i w miarę możliwości mam nadzieję, że będę w stanie pomóc, odesłać, podać jakieś namiary, skontaktować Państwa z kimś, kto być może mógłby być Waszym partnerem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zakończyliśmy właśnie nasze spotkanie informacyjne. Tak jak mówiłam, wszystkie pytania, na które nie zdążyłyśmy odpowiedzieć, pojawią się niebawem na naszej stronie internetowej. Namawiamy Was do udziału w konkursie przygotowania projektów na granty interwencyjne. Kasiu, czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Ja po prostu chciałabym bardzo podziękować za udział i życzyć Państwu miłego południa sobotniego. Dziękujemy i do zobaczenia. Kolejne wydarzenie edukacyjno-informacyjne związane z udziałem w konkursie interwencyjnym już w najbliższą środę, webinarium Ewy Stokłuski o typach projektów interwencyjnych. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do udziału. Do widzenia.